Ktoś kiedyś powiedział, że jestem jak stary diesel. Ja mam bardzo dużą bazę kilometrową z młodzieńczych lat, ale oczywiście też biorę inne posiłki, typu takie bardziej y, tradycyjne domowe. Drugi taki już chyba bardziej, najbardziej poważny kryzys y, to był w tym roku na y, Polska 300. Cześć, witamy w kolejnym odcinku strefy rowerowej, napędzanej przez Centrum Rowerowe. Dzisiaj w naszym studio osoba, która przez Was na forach czy w komentarzach pod filmami, pod wywiadami jest nazywana cyborgiem, maszyną, nad człowiekiem czy robokopem, a jeden z moich ulubionych komentarzy to robokop, a mówi jak człowiek. Wygrywa prawie wszystko, w czym startuje, a sama mówi o tym, że się nie ściga, tylko chce doświadczać. Cześć. Cześć. Radek, witam w naszym studio. Jak się czujesz na fotelu, wygodnym fotelu, a nie rowerowym siodełku? Zdecydowanie przyjemniej posiedzieć sobie wyjątkowo na fotelu takim wygodnym niż na cudzysłowie niewygodnym siodełku, aczkolwiek te moje siodełka, na których jeżdżę, ja uważam, że są wygodne, więc, więc dla mnie to nie ma jakiejś większej różnicy. Szczerze tak. mówiąc, wolałbym siedzieć sobie na siodełku rowerowym. Ale to jeszcze nie wykluczone jest dość <grym> wcześnie dzisiaj, bo nagrywamy około godziny 11 czy 12. To jeszcze jest szansa na. Na sam trening. Radek, będziemy rozmawiać dzisiaj pewnie około godziny, około 60 minut, może nawet i dłużej, i będę z Ciebie wyciągał jak najwięcej informacji, które mam nadzieję, że zainspirują naszych widzów, czy to z YouTube'a, czy słuchaczy ze Spotify, bo mamy dwa, dwa formaty. Jak myślisz, dlaczego to właśnie Ciebie zaprosiliśmy na nasz brązowy, skórzany fotel? No, trudno powiedzieć, to Wy powinniście to określić, ale może dlatego, że jestem z Torunia, więc miałem blisko do Was. I, i, ale to wiesz, Bydgosz z Toruniem nie do końca. Yy, no, te czasy już minęły, bo sam chodziłem na, na Żużel, więc wiem, jak było, ale hmm. już to trochę się zmieniło. Yy, sądzę, że teraz trochę jest inaczej. Yy, no ale yy, mam, myślę, że, że po prostu. Yy, yy, Moja osoba przyciągnie dużo widowni na kanał YouTube między innymi i mam nadzieję, że ta rozmowa przyniesie jakieś skutki w formie na przykład, aby wiele osób ruszyło się z fotela, na których siedzimy, mhm. na fotel rowerowy. Więc mam nadzieję, że to chyba będzie takim fajnym naszym wspólną rozmową, aby zachęcić ludzi do, do jazdy. Dzisiaj mam nadzieję, że właśnie będziemy inspirować, że zasiejemy to ziarno. I Mimo tego, że zaczyna się ta polska piękna jesień, która w sumie w lesie, na trasach gravelowych jest jak najbardziej zachęcająca do tego, żeby pojeździć. Często jest w lesie przyjemniej niż gdzieś tam na, na chodniku czy ścieżkach takich bardziej otwartych. Przynajmniej na przykład ze względem roweru szosowego. To właśnie zainspirujemy i może kogoś na te dwa kółka zainspirujemy. Zachęcimy. Ale jeszcze uzupełniając twoją wypowiedź, dlaczego ty tu jesteś. Między innymi też dlatego, że pod każdym odcinkiem, który zamieszczamy na przykład na YouTubie, pytamy, kogo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, i tam bardzo często pojawiało się Twoje imię i nazwisko. My słuchamy, my czytamy, i dlatego tutaj jesteś, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Przyjechałeś dzisiaj do nas rowerem czy samochodem? Nie, wyjątkowo samochodem, aczkolwiek miałem plan przyjechać rowerem, ale trochę tam plany mi się pokrzyżowały, więc przyjechałem autem ze względu na, na czasowo powiedzmy, że tam nie mógłbym tego ogarnąć. Dzisiaj, ale oczywiście, tak jak mówisz. Chodziło mi po głowie to, żeby przyjechać rowerem. Czyli dzisiaj dla przyjemności, a nie do pracy, bo we wszystkich wywiadach i wszędzie, gdzie się pojawiasz i wypowiadasz, mówisz o tym, że codziennie do pracy tym rowerem dojeżdżasz. No zdecydowanie, rower to jest dla mnie środkiem komunikacji. Poruszam się rowerem, głównie rowerem, w 90%. Samochód to jest dla mnie tylko już sytuacja awaryjna, kiedy muszę coś przewieźć, jakieś większe zakupy, nawet rowerem, jakieś mniejsze zakupy. To jeżdżę czy z pracy, podjeżdżam do sklepu, więc. Tak jak powiedziałeś, rower to jest dla mnie 90% sposobu na poruszanie się. Będziemy dzisiaj mówić o Twoich sportowych dokonaniach, dokonaniach, które są niezwykłe, a nawet patrząc przez pryzmat dystansów, które pokonujesz, ultra niezwykłe. <śm> Absolutna szapobaza to, czego dokonujesz, pod względem i wyników, i dystansów, ale też chciałbym podkreślić. To, na czym ty się skupiasz podczas samego startu i o tym dużo porozmawiać, żeby nie skupić się właśnie na wynikach, na miejscach, na kolejnych kilometrach, ale na tym, czego możemy doświadczać podczas. Do pokonywania kolejnych kilometrów, o całym mindsetie, o tym Twoim nastawieniu, jak przygotowujesz się do samego startu, co przeżywasz, jak wyglądają kryzysy, bo to nie wszystko zawsze jest takie piękne, tylko podczas każdego startu na pewno chwila, może nie zwątpienia, ale ta trudniejsza, następuje. O odżywianiu, o samym przygotowaniu też treningowym i sprzętowym. O tym wszystkim chciałbym dzisiaj porozmawiać. Dobrze. Zaczynamy? Oczywiście. Siadamy na Jestem rower. Jest gotowe. Możemy Dobrze. jechać. Okej, okay, no to jedziemy z pierwszym tematem. Opowiedz naszym widzom. E, o swoim początku, jeżeli chodzi o sam rower, jak to się stało, że to właśnie rower, a nie bieganie, nie szermierka, nie taniec, tylko właśnie dwa kółka. To muszę podziękować mojemu ojcu, niestety świętej pamięci już, który mnie zaczął uczyć jazdy na rowerze za dzieciaka. No i on szczepił mi ten rower do tej krwi, do, tej, do tych mięśni, do tej głowy. Aczkolwiek... Ja mam może przodków, czyli dziadka, w formie dziadka, który, który był listonoszem i który ja wiem, jak kiedyś listonosze dużo rowerami jeździli, nawet na zawodach jeździł, więc mam jakieś tam korzenie rowerowe. Więc to chyba z tego się wzięło, że po prostu ta pasja rowerowa gdzieś tam w genach została mi przekazana. No i, i odkąd z, nauczyłem się jeździć na rowerze, na tym rowerze jeżdżę no, dosłownie non-stop. Bez roweru, chyba pewnie bym nie mógł w tej chwili żyć, więc no to jest dla mnie pasja i to jest taka moja filozofia też życia: aby na tym rowerze nie tylko się ścigać, ale przeżywać różne słabsze chwile, lepsze chwile czy, czy jakieś przygody, bo, tak jak zawsze podkreślam, rower nie jest typowo dla mnie narzędziem do rywalizacji sportowej, tylko też do turystyki do turystyki czyli turystyki rowerowej czyli te wszystkie wygrane to tak przy okazji nie do końca, bo, bo oczywiście, startując na zawodach, walczę o zwycięstwo. To nie są takie zwycięstwa, które tak po prostu przyjeżdżam i, a dobra, sobie przejadę turystycznie, a będzie jak będzie. Nie, przyjeżdżasz na zawody, walczę o te najwyższe cele, dlatego nie są to przy okazji, aczkolwiek nie jest to mój główny cel, jeśli chodzi o rywalizację sportową czy zwycięstwo. Czy tam wśródowanie rekordów czasu, czy jakieś tam tych że, żeby uszczegółowić to, w jaki sposób twój tata zaszczepił w tobie miłość do roweru, może już w genach od swojego ojca, który pedałował praktycznie codziennie, no może z wyjątkiem soboty i niedzieli, już w pracy, nie tylko do pracy, ale w pracy, to co tata. Pokazał tobie rower, kupił tobie nowy rower, biegał za tobą z kijem, z, czy zapisał na pierwsze zawody? Nie, nie, dokładnie biegał za mną z kijem, jak to mhm. kiedyś na czterech kółkach się uczył jeździć. Pamiętam to do dziś bardzo dobrze na takim placu. E, jeszcze przy pomniku chyba żołnierzy radzieckich w Toruniu tego pomnika już nie ma, oczywiście z oczywistych względów. Mhm. Pamiętam to do dziś, jak biegał za mną z kijem, jak jak zacząłem jeździć na tym rowerze te cztery kółka, to chyba z tego co pamiętam, jak rodzice mi mówili, to były mi tam potrzebne, dosłownie tam na Pierwsze 500 metrów, czy tam kilka przejażdżek, i później już po prostu sam zacząłem jeździć. Więc szybko pojąłem, jak się jeździ na rowerze, i to chyba widać w dzisiejszych czasach, że jednak mam pojęcie o jeżdżeniu na rowerze. Jaki jaki twój pierwszy rower, pamiętasz co to było? To był chyba taki bobik, chyba taki rower na czterech kółkach, taki malutki, bo kiedyś to wiadomo, tych rowerów nie było. Nie mm -hmm. wiem, czy to nie nazywało się jakoś bobik, coś w tym rodzaju. Okej. Okay. Ile teraz masz rowerów w swojej kolekcji? Jak to? W no, nie pamiętam, w takich y na chodzie to mam 2-3, a w takich powiedzmy częściach, y gdzie gdzieś tam te rowery czekają na jakieś złożenie, no to, y no to może i z 5 czy 6, więc. Y Mam różne rowery na różne warunki pogodowe, bo ja rowerem jeżdżę do pracy, więc w zależności od warunków rowerowy wybieram sobie rower czy z błotnikami, czy na przykład ten wyścigowy, grawalowy, więc warunki dyktują to, jakim rowerem pojadę. No i też wiadomo, w zimę, kiedy to, ten dzień jest krótki, kiedy wracam, jeżdżę po ciemku, no to jeżdżę rowerem z dynamem, z takim oświetleniem, powiedzmy, z dynama, takim stałym na rowerze, żeby tam się już nie bawić w te, w te lampki. Mhm. Jak to się stało, że zainteresowałeś się w ogóle ściganiem na rowerze? Bo wiemy jak to się stało, że się nauczyłeś jeździć. Kto cię nauczył? Komu zawdzięczasz pasję? Kto ci do krwi to wlał, te dwa kółeczka? Ale jak to się stało, że zainteresowałeś się ściganiem i jakie to były pierwsze wyścigi? Kiedy to było? Mój wujek, czyli brat mojego taty, się ścigał też w tamtych czasach, oczywiście. Czyli co? Mówimy o latach 80., -tych, 90. -tych. Tak, raczej bliżej 90. -tych. Znaczy, Dobry. on się ścigał w, w okolicach 80., bo oczywiście to mój wujek. Ja to wtedy byłem jeszcze małym dzieciakiem. Mhm. Ale mój tata był sędzią kolarskim o. przez całe życie. I on naprawdę tych wyścigów nas, nasędziował dość sporo. I on, że tak powiem, tym takim, tą swoją pasją sędziowania, aczkolwiek mój tata był taki, że lubił sędziować, on lubił kolarstwo, ale nigdy na rowerze nie jeździł. Mm -hmm. Może mm -hmm. nie nigdy, ale bardzo rzadko. Ale jednak tą pasję do roweru to on mi zaszczepił. Może ze względu na to, że właśnie przez to sędziowanie, a wcześniej, tak jak mówiłem, Dziadek był listonoszem, jeździł na rowerze, też się ścigał, na tych zawodach listonoszy. No i wujek jeździł też i trochę tam się ścigał, później Czyli tam do wojska. No, chyba to rzeczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, w tych genach przeszło i, i nie miał chyba możliwości wyboru innego sportu niż tylko ten rower. Nie? Mm -hmm. Więc z tego, tego się cieszę? Bo uważam, że kolarstwo, rower to jest no, jeden z fajniejszych sportów, bo naprawdę można wiele zwiedzić, wiele zobaczyć. Dużo frajdy zresztą yy, daje jazda na rowerze, na przykład według mnie, w przeciwieństwie do biegania. Na przykład nie. Ja myślę, że ci, którzy biegają, <laughs> yy, mogą trochę tutaj w w kontrowersywie opowiedzieć, że też można pobiec tam, gdzie nie dojedziesz rowerem, ale myślę, że to jedno i drugie to są dwie różne filozofie i nie mieszajmy Dokładnie. i nie buszmy tamtych pięknych, pięknych widoków i możliwości. Dobra, jak wyglądają twoje pierwsze starty? Co to jest? Czy to jest kolarstwo szosowe? Czy, czy MTB? Tak, zacząłem swoją karierę rowerową w klubie rowerowym w Toruniu, to był kiedyś Agromel Toruń, później Pacyfik to przejął jako sponsor i tam dość sporo, jak byłem w podstawówce, to sporo się tam ścigaliśmy, jeździliśmy po tych wyścigach w kategorii żaka, młodzik, junior młodszy, no i wtedy musiałem, musiałem, poszedłem na studia i zaoczne i musiałem pójść do pracy, więc no zaprzestałem powiedzmy tego ścigania po Powiedzmy tej Ala Kariery, wtedy wiadomo, były inne czasy. Polska była zamkniętym krajem, nie było możliwości jakiejś takich wymigrowania na zachód, bo te granice były zamknięte, więc to był taki sport typowo amatorski. Nie było klubów zawodowych w Polsce rowerowych, więc no, z tego jakby, że tak powiem, nie było jakichś finansów, a trzeba, rzeczywiście trzeba, trzeba było się utrzymywać, więc poszedłem do pracy i na studia na ATR, w Bydgoszczy. Kiedyś to był ATR, teraz jest uniwersytet. No i studiowałem i, i, i pracowałem. Wtedy przerwałem to te, te ściganie się, aczkolwiek na tym rowerze cały czas jeździłem. W kolejnych latach, już w czasie też studiów czy po studiach, zaczęły wchodzić, wchodzić moda do Polski rowerem MTB. Bo jeszcze jak ja jeździłem na szosie, to rowerów MTB w Polsce nie było jako tak znane. na czym jeździłeś? Jak Mówisz Romet. o rowerze? Nie, to był Romet Sport czy Sport. Super. Supra, okay. były chyba dwa modele, Sport mhm. czy Supra, już nie pamiętam na którym, to od tego zacząłem, nie? Mhm. Koła Tornado, takie tam, no to, to były naprawdę, porównając do dzisiejszych czasów, no krok milowy wstecz wręcz. No to były inne całkowicie czasy, inny sprzęt. Kiedyś tego nawet sprzętu nie było. Pamiętam na spodenkach, jak się jeździło, to była typowa ircha, takie, nie wiem czy kojarzysz, jak była ircha, taka naturalna ircha, mm -hmm. która po praniu była taka twarda, trzeba było ją ten ro, roz, tak y, zmoczka y, y, no, no właśnie, żeby ona pójdzie. Nie było wkładek takich profesjonalnych, więc to no, no, Porównanie do dzisiejszych czasów, no to jest ogromna różnica I, i tego sprzętu nie było. Trzeba było sobie samo coś tam kombinować, jakieś łańcuch, jakieś sprychy. Nie to, że teraz się pójdzie do sklepu, wszystko kupi. Trzeba Chociaż było... przez chwilę po pandemii był, albo w trakcie pandemii był problem. <grym> właśnie, więc, więc no właśnie, więc te czasy były naprawdę inne. E, aczkolwiek może i fajniejsze dla, dla tak z perspektywy czasu. E, patrząc. E, i może dlatego y, każdy był mechanikiem, każdy umiał naprawić sobie ten rower, bo nie było mechaników, nie było serwisów rowerowych, więc y, no, każdy sobie tam coś tam kombinował. Te kaski, ka kaski pamiętam, były takie jeszcze y, y, z materiału takie, z taki, na takie paski, nie wiem czy kojarzysz, nie były pełne. No, chyba wtedy na tych obowiązkach w kaskach nie było, y, y, jeżeli no, chyba na zawodach wtedy, y, y, o ile pamiętam, tylko były takie szmaciane te y, kaski. no. No Niesamowite to były czasy w porównaniu do dzisiejszych, gdzie mamy wszystko, dosłownie wszystko, co co na zachodzie, a kiedyś no, no, nie mieliśmy dostępu do tego. Nie? Więc ale, ale rower to rower. Nieważne nie na czym, ważne, żeby się dwa, dwa kółka kręciły i, i do przodu. No dobrze, idziemy z postępem czasu. W Polsce też zmienia się sytuacja, między innymi polityczna, i pojawiają się. Rowery MTB, a przynajmniej ich dost, dostępność do nich, bo już gdzieś tam na przykład w Stanach Zjednoczonych Gary Fisher wcześniej konstruował swoje pierwsze rowery i po tych terenach cross country przemierzał pierwsze kilometry. I co wtedy, kiedy rower MTB pojawiły się w Polsce, poczułeś taki, takiego bakcyla. E ze w, chęci wyjechania, zjechania z utwardzonego, z utwardzonej nawierzchni na jakiś offroad? Tak, oczywiście to było coś dla mnie. Pamiętam, jak jeździliśmy na szosie, no bo kiedyś to były ogólnie zawody tylko i wyłącznie szosowe, bo nie było rowerów MTB, no i oczywiście przełaje były na wiosnę, tam późno jesienią, na rowerach oczywiście szosowych. I te przełaje bardzo mi się podobały. Czyli bardzo od samego początku lubiłem jeździć na tym rowerze, no ale jako tako stricte zawodów nie było jeszcze w Polsce terenowych, dopóki nie weszły te rowery MTB i wtedy zaczęły się zawody MTB. I wiedziałam od razu, że Schodzę z szosy, mhm. wchodzę na teren. W dniu dzisiejszym roweru szosowego nawet nie mam, więc yy, może nie unikam szosy, ale zdecydowanie wolę jeździć w terenie. I od tamtej właśnie chwili, kiedy rower MTB zagościł w Polsce na stałe, te wyścigi MTB zaczęły się rozwijać, między innymi tu w Bydgoszczy bardzo dużo było ten zawodów MTB. Bardzo dużo często tu przyjeżdżałem, w Toruniu było bardzo dużo zawodów, Grand Prix Torunia MTB, więc od tego czasu wjechałem w teren i od tego czasu z tego terenu nie wyjeżdżam. No dobrze, mamy pierwsze wyścigi, mamy pierwsze wyścigi MTB offroadowe, mm. bardziej cross country i kiedy stwierdzasz, że dystanse, które na początku ciebie jarały, cieszyły, gdzie można było się faktycznie mocno pościgać? Mm, Miałeś ochotę na coraz więcej, na coraz dłuższe dystanse. Kiedy to się zaczęło? Kiedyś zawodem TB to było tak do 80 km, dystanse giga, do 100 km. To były takie jedne z dłuższych. Oczywiście tam były dwusetki jakieś, ale to były takie wyjątki w Polsce. Nie? W dzisiejszych czasach to są takie. No właśnie, no to są standardy jakby, mm. albo krótkie wręcz. Nie? I... I dość długo te dystanse tak królowały, te krótkie dystanse, i ja zawsze, później jak te MTB trochę przestałem jeździć z różnych względów, zacząłem się interesować turystyką rowerową. A wiadomo, jak turystyka rowerowa, no to jazda cały dzień, czyli te dystanse mi się już zwiększyły, że tak powiem, z 100 km do 200 km przejechanych dziennie, do może i 300, ale to zawsze były jednodniowe takie wyjazdy, i jeden dzień jazdy, i noc, noc się spało. Więc to tak było do 200-300 kilometrów i wiedziałam, że te dystanse to są dla mnie po prostu. Ja, jak to. Ktoś kiedyś powiedział, że jestem jak stary diesel. Czym, czym dłużej, tym lepiej dla mnie i rzeczywiście coś w tym jest. Bardzo lubię jeździć długo na tym rowerze. Jak te kilometry mijają, jak, jak powiedzmy wiem, że mogę dojechać na przykład z Turunia do Warszawy i z powrotem. Jakoś wokół komina mnie to nigdy nie bawiło ta jazda jakoś mocno, więc wolałem takie właśnie dystanse turystyczne, takie długodystansowe, takie, żeby pojechać gdzieś dalej niż ciągle w okolicach miejsca zamieszkania. Oczywiście jadąc z miejsca zamieszkania i wracając do tego miejsca zamieszkania, nie przemieszczając się pociągiem, na przykład, więc od, od to już wiedziałem, że to jest. Dla mnie taki dystans. Oczywiście w tamtych czasach nie było takich zawodów długich, więc no została mi tylko ta turystyka rowerowa. Gdzie bardzo romantyczne. Romantyczne, sakwy rowerowe pełne pełny kwipunek, spanie gdzieś w namiocie, gdzieś przyrządzanie sobie jedzenia. Czyli wtedy jeszcze nawet nie wiedziałeś, że to jest bushcraft w dzisiejszej No właśnie, tak, tak, bo tych, tak, wtedy jeszcze takich nazw nie było mm -hmm. <laughs> angielskojęzycznych, więc y, to, y, to wiedziałem, że to jest dla mnie i, i dużo jeździłem właśnie turystycznie y, i, ale no, nie miałem jakby gdzie się pościgać na tym, na tym dystansie, no bo cały czas były ty, zawodem te zawody MTB takie krótsze, no szosowe były też dłuższe, no ale szosa jakoś mnie tam już przestała interesować, więc czekałem, aż w końcu ktoś wymyśli w Polsce ultramaraton rowerowy. No i się doczekałem. Jaki to był rok i co to było? To było dokładnie 6 Tak, 6 lat temu. Pamiętam. Może opowiem właśnie moją historię, kiedy liznąłem właśnie w końcu ten ten. ten 2017. Zawod. Tak. Chyba to była pierwsza Wisła 1200 organizowana w Polsce. Taki długi dystans 1200 km wzdłuż Wisły. I wtedy wiem, że w pierwszej edycji nie startowałem, bo jeszcze nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, bo to był początek. To Leszek Pachulski stworzył tą Wisłę 1200. Ja wiem, że wtedy chyba w pracy nie mieliśmy dużo zajęć i chyba miałem zaległy urlop i wtedy prezes mnie wysłał na taki przymusowy urlop. Taki z dnia na dzień. W piątek mówi Radek, następny tydzień odpoczywasz. No i oczywiście zawsze e, swój urlop swój wykorzystywałem głównie na, na jazdę rowerem. No i się zastanawiałem, gdzie sobie tym razem pojechać. Oczywiście z akwami rowerami, turystycznie. No i zacząłem wyszukiwarcze wpisać jakieś trasy, jakieś długie trasy, jakieś długie dystanse, takie hasło. No i wysz, wyszło mi wis, Wisła 1200. Mówię, co to jest? Rzuciłem, spojrzałem na kotraka, to jest to. Jadę. Mhm. I pierwszą Wisłę, y, chyba miesiąc po starcie tej Wisły, pierwszej edycji, pojechałem y, do miejscowości Wisła i stamtąd przejechałem całą Wisłę 1200. Nieoficjalnie, nie w zawodach, ale można powiedzieć, że za, zaliczyłem ten cały dystans. Dojechałem do Gdańska, oczywiście z noclegami. Wtedy robiłem gdzieś tam około 200 km dziennie, z noclegami, i, i ten dystans cały pokonałem. Wtedy stwierdziłem, że. W przyszłym roku na pewno będę na starcie. Wtedy oczywiście jeszcze nie miałem roweru gravelowego, bo tylko, no czy tylko, no jeszcze nie były tak rozpowszechnione w Polsce rowery gravelowe, więc miałem tego MTB-ka i na tym MTB jeździłem, no i, no i żeby wystartować i oczywiście chciałem wystartować te Wiśle, ale z myślą też o jakiejś tam rywalizacji sportowej w jakimś dobrym czasie, więc wiedziałem, że czekam jak zakup Roweru, Pierwszego roweru gravelowego, w sumie do tej pory na nim jeżdżę, padło na on-one. Pojechałem po niego do Wrocławia, kupiłem ten rower i, i zacząłem przygotowania do następnego roku, do Wisu 1200. Wtedy zacząłem, bo wcześniej, ja rząd turystycznie, może nie przekładałem się do jakichś tam super treningów i tak dalej, i wtedy właśnie od tej zimy. Zacząłem tak trochę przykładać się bardziej do tej jazdy mojej, takich treningów, i, i wiedziałem, że 1200 km to nie są przelewki, tym bardziej, że przejechałem, a chciałem w następnym roku przejechać to w czasie nie 100-150 godzin, tylko jak najkrótszym, jak najmniejszą ilością snu, dlatego się zacząłem przygotowywać i rzeczywiście dobrze się przygotowałem, bo ta Wisła w drugiej edycji, czyli moja pierwsza edycja oficjalna, druga edycja Wisły, bardzo dobrze mi poszła, bo tam czasy miałem chyba 62 godziny, to był naprawdę dobrym czasem, mhm. jak na pierwszy start, no i oczywiście zwycięska była ta Wisła. Więc... I nie ostatnia pod względem zwycięskiej. No i nie ostatnia. Bo ile... Trzy Wisły? masz na koncie nie, 4200 i jedną tyś... Extreme. 2400 Extreme. Nie? O tym jeszcze będziemy okay. rozmawiać, ale ten pierwszy start, który zrobiłeś sobie tak towarzysko, tak nie ścigając się, patrząc na ilość godzin, porównywałeś sobie, które wtedy byś miejsce zajął w stawce ogólnej? Nie pamiętam, ja tam przejechałem wtedy tą 1200, tą pierwszą turystycznie, nie, powiedzmy, ale to było chyba gdzieś jakieś tam 5 dni no to, no to 5 razy 20 no to gdzieś ponad 100 godzin. No to czyli gdzieś bym może był w połowie stawki o, na tej zasadzie. Nie? Tak jak większość osób traktuje tą wysokość 1200, czyli jedzie z pełnym pkwunkiem, chce spędzić urlop, odpocząć, nie skatować się i po prostu jadąc y, zwiedzić y, kraj wzdłuż mam wrażenie, sobie. że to jest taki urlop, po którym trzeba trochę urlopu jeszcze wziąć. <laughs> no, <laughs> odpoczynek. <laughs> no odpoczynek. <laughs> Dlatego najlepiej przejechać 5 dni, a tydzień ma 7 dni, więc 2 dni jest. No, tak, trzeba bo trzeba chyba, dojechać. że masz pracę stojącą, wtedy nie musisz siedzieć, bo, bo myślę, że po takiej wyśle 1200 naj, najgorzej siedzieć. Czy nie? Y nie, 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 na wygodnym fotelu na nie na wygodnym fotelu nie. Nie, nie, ale najlepiej się położyć, bo takim to się odwieźli, to na dłuższy, na dłuższy czas. Zanim wejdziemy w twoje starty i to, czego doświadczasz podczas samych startów i zawodów, przez pryzmat czasu, a zaczynamy tutaj od lat 90., gdzie mówiłeś o tym, jak wyglądały rowery, jak trudno było zdobyć sprzęt, jak wyglądał w ogóle kwestia stroju i jak to wszystko się zmieniało. Jesteś w stanie wymienić może jedno, może kilka rzeczy, które odmieniły Twoje życie na rowerze, które stwierdzasz, że właśnie wprowadzenie tego elementu, tego mechanizmu, a może czegoś w, w stroju kolarskim odmieniło kompletnie Twoje, twoje życie, twoje, Twoją jazdę na rowerze. No, zdecydowanie to chyba takim impulsem było, no to chyba wejście do polski rowerów MTB i jazda w terenie to chyba był przynajmniej dla mnie takim impulsem, gdzie zacząłem tym rowerem, naprawdę się fascynować i bawić, bo, tak jak wcześniej mówiłem, ta jazda na szosie, to przynajmniej dla mnie była jakaś tam super atrakcyjna. I właśnie wejście rowerów do polskich rowerów terenowych. To chyba był takim przełomem, gdzie od nowa zacząłem, poczułem ten smak jazdy rowerowej, nie tylko po asfalcie, tylko w terenie. Ale na przykład to, jak modyfikujesz rower, bo widziałem tutaj patrząc z, zresztą na rower, który stoi, to powinieneś kolorystycznie czuć się jak w domu, prawda? Bo sam jeździsz na pomarańczowym. No, pomarańczowym, no czy to jest pomarańczowy, to raczej. Uznajmy po no, że jest. że jest, no właśnie. Dobrze? to jest męsku To jest pomarańczowy, boże, tutaj niektórzy będą negować, czy my uważamy, że jest pomarańczowy. Na przykład dołożyłeś lemontkę. W, w, nawet ja mam wrażenie, że jest dość szeroko rozstawiona, ale to może ja patrzę przez pryzmat kolarza szosowego, więc może, może dlatego. Dużo korzystasz z lemontki? Ona ułatwia? Tak. Na tych długich dystansach, gdzie jest dużo asfaltów, na pewno pomaga, w szczególności, gdy są wiatry i jazda pod wiatr. Aczkolwiek lemontkę właśnie ze względu, używam ze względu na opór powietrza, to jest Pierwszy element, ale drugi element, który nie zdaje sobie dużo osób sprawy, jeżeli jedziesz 30 godzin, 60 czy 100 godzin, y, trzymając cały czas ręce, ręce na kierownicy, jednak te nadgarski się mocno męczą, mhm. a kładąc y, ręce na lącce, nadgarski mocno odpoczywają. One praktycznie nie, udzie nie, nie, y, nie biorą udziału w trzymaniu tej kierownicy, więc to jest też dla mnie głównym takim chyba może i nawet ważniejszym niż to te, od tego opływu powietrza elementem, gdzie stosuję lemontkę. A też miejsce w, w ucisku w przez siodełko się zmienia, nie? Tutaj te, oczywiście odpakleć. pozycja, mhm. oczywiście pozycja na lemontce wiadomo jest bardziej pochylona, czyli ten kręgosłup można powiedzieć, że bardziej cierpi, ale to właśnie o to chodzi, że wtedy, kiedy masz lemontkę i masz jeszcze baranka, masz dużo uchwytów i dużo możliwości zmian pozycji. W przeciwieństwie do roweru MTB, gdzie masz tak naprawdę jeżeli. Masz rowerem TB bez Lemontki, masz tylko tak naprawdę jeden uchwyt. Kiedyś były jeszcze rogi, można było za te rogi się złapać, a teraz już te rogi no wyszły z modu, więc masz tylko jeden uchwyt. A na rowerze z Lemontką, z barankiem, no, tych, tych pozycji trzymania roweru jest zupełnie więcej i masz możliwość zmiany tej pozycji, gdzie wtedy inne partie mięśni też działają i, i lędźwie odpoczywają, może się bardziej wyprostować, więc to też jest istotne przy tych długich dystansach. Co jeszcze zmodyfikowałeś w swoim gravelu? Dołożyłeś lamontkę? Czy ma jeszcze jakieś inne modyfikacje, które pomagają pokonywać tak długie dystanse? Nie, nie. Jeżdżę ja ogólnie chyba od początku na tym samym setupie, czyli torebka pod ramą i ta malutka torebka przy kierownicy. Ostatnio chwaliłeś się, że masz nową. A, aha, no, no, gdzieś tam już usłyszałeś. Znaczy tam oczywiście, by... ja, ja muszę ja się być przygotowany. No, Okej, okay, no to fajnie, fajnie. Nawet e... kiedyś w komentarzu dostałem naganę, że jestem za bardzo przygotowany. A. Aha. <laughs> nie, nie, to znaczy, zmieniłem po prostu. No torebka została jako taka sama, ale po prostu inną torebkę jako zamykanie, bo miałam torebkę na zamek, a teraz mam na klapkę, która jest łatwiejsza do wyciągania i jest bardziej wodoszczelna, bo mhm. jednak te zamki to przepuszczają, więc gdzie mam tam powerbanka, czy jakieś inne rzeczy, takie newralgiczne elektronikę, no to wiem, że mi tam nie, zam nie zamoknie, bo ta klapka jednak, ta torebka na klapkę robi swoją robotę. A tak to jest, że cały czas praktycznie na tym samym setupie, czyli z przodu przy kierownicy mała torebka, pod ramą ta dłuższa no, i przy dłuższych dystansach typu Wisła 1200, czy Wisła Extreme, czy teraz Polska 3200, no to jeszcze mam małą torebkę z tyłu, pod siodłową jakieś tam narzędzia, czy jakieś inne dodatkowe, bardziej ubiór, bo te torebki bardziej stosuję chyba do dowożenia ubioru, czyli w zależności od temperatury, od pogody no to wtedy muszę na przykład z tyłu dołożyć torebkę, aby mieć więcej, więcej tego ubioru, aby na przykład się ubrać w czasie tam jazdy nocnej, gdy na przykład temperatura potrafi spaść poniżej zera, nawet na wiosnę, więc no, te torebki mi głównie do tego służą. No tak, a przy zmęczeniu też zupełnie inaczej odczuwamy, prawda, mhm. temperaturę? A, no i jeśli chodzi o takie właśnie nowości w grawolowych, no to spodenki gdzie kolarskie, które ewoluowały w ten sposób, że zostały wszyte kieszonki na udzie, po lewej i po prawej stronie na udzie, więc to moim zdaniem genialne rozwiązanie, gdzie można tam przewozić Chociażby batoniki, żele, jakieś właśnie. żele, ale i też śmieci oczywiście, nie? Ja tam używam to jako koszyka na, na śmieci, gdzie, gdzie te śmieci włożę jakieś 200-300 kilometrów aż do pierwszego sklepu i wtedy to wszystko wyrzucam, więc... To jest fajne, takie chyba przełomowe rozwiązanie, jeśli chodzi o, o spodenki rowerowe. Genialne uważam dla tego Jak, Jak najbardziej. No dobrze, no to w takim razie teraz w celu tej inspiracji, a także dowiedzenia się jeszcze więcej na twój temat. Wyniki masz rewelacyjne, chociaż mówisz o tym, że trenujesz podczas dojazdów. Do pracy, bo jeździsz rowerem do pracy. 30 km w jedną stronę? No 28 dokładnie. 28. A tak no mówimy precyzyjnie, Czyli mamy 56 to 56 km dziennie. Czy to jest jedyny dystans, który pokonujesz na rowerze? Czy to są jedyne przestrzenie, odcinki, które pokonujesz na rowerze? Czy na przykład w weekend, kiedy masz trochę więcej czasu, pojawiają się jeszcze też jakieś coffee rajdy, dłuższe, dłuższe wyjeżdżenia? Tak, to jest jedyny chyba dystans, który pokonuję w tygodniu. Oczywiście przed sezonem, tym letnim, czyli na wczesną wiosnę, zrobię jakieś 2-3 dłuższe treningi typu 200 km w weekend. No, po to, żeby chociaż przygotować ciało do takich długich dystansów, do takich długotrwałego, no bo 28 km się jedzie tylko godzinę czasu, więc później tak zejść z tej godzinnych treningów, nagle pojechać. 20 godzin czy 30, no to nie wiem, czy to nie byłoby zabójstwo dla organizmu, dla ciała. Więc tak, przed sezonem oczywiście jeszcze pojadę na 2-3 takie dłuższe treningi, a to właśnie ze względu na to i to wszystko. W czasie, w czasie sezonu jeżdżę tylko i wyłącznie do pracy. No i oczywiście te co dwa tygodnie starty w tych ultramaratonach, to mi zupełności wystarczy. Nie trenuję inaczej, wszyscy się o to mnie pytają, czy rzeczywiście tak jest, czy to jest prawda. Tak, to jest prawda. Bo to się wydaje, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to się wydaje po prostu niemożliwe. No jednak jest to możliwe, jak widać. A, A to nadprzyrodzone ja... moce? Nie, nie. Ja zawsze potwierdzam to. Ja zawsze na tym rowerze jeździłem. Ja mam bardzo dużą bazę kilometrową z młodzieńczych lat. I to zostaje tak naprawdę. To bo wszyscy myślą, że na przykład, a jak Radek, który 28, 28, ja też będę robił 28 km do pracy, dojeżdżał i czy będę tak samo mocny. To nie do końca tak jest, ponieważ jednak tą bazę kilometrową, to przygotowanie, te, te które miałem wcześniej, 20 lat temu, to przecież też te kilometry robiłem, trenowałem w klubie, tam też były bardzo duże obciążenia wysiłkowe. To zrobiło robotę swoją, a teraz można powiedzieć, że podtrzymuję tylko to. To, to moje, jakby, wcześniejsze treningi, przygotowanie i, i to mi wystarczy. Nie potrzebuję nic więcej, jeśli chodzi o treningi. Tym bardziej, że już nie jestem jakimś młodym zawodnikiem, więc pewnie, gdybym zaczął może i mocniej trenować. Kto wie, czy by to nie odbiło się w drugą stronę. Być może moje wyniki by były spadły, bo przeciążyłby się. No, tak, bo mówi. w tym wieku jednak regeneracja i jednak trzeba, jednak trzeba uważać, aby nie przeciążyć organizmu zbyt mocno. Nie? Organizm inaczej reaguje, gdy ma tam 40 plus lat niż 20 plus lat. Więc ja zawsze potwierdzam, ja nie potrzebuję już więcej treningu. Czy bym był lepszy, czy gorszy, nie wiem. W każdym razie to, co robię teraz, jeżdżąc do pracy, do pewności mi wystarczy, i, i, i to w sumie zdaje egzamin. No i patrząc na Twoje wyniki, to trudno być lepszym. Nie, nie, nie do końca, zawsze można być zawsze, zawsze można poprawić jakieś elementy, jeżeli bym wprowadził jakieś tam treningi interwałowe, czy czego typu, już nie mówię o jakichś badaniach medycznych, czy określanie swojego progu mle mleczanowego, który się zmienia z wiekiem, czy treningi na przykład z pomiarem mocy, no to na pewno te przygotowanie miał jeszcze lepsze ale tak jak powiedziałem nie traktuję tych zawodów typowo w formie jakby rywalizacji sportowej nie jest to dla mnie najważniejsze więc to co robię mi wystarcza i nie ma zamiaru tego zmieniać. A te 28 km w jedną stronę, bez względu oczywiście na pogodę, tak? Czy, tak, czy pada? tak, tak, zima też, wiadomo, zimy teraz są w tej chwili w Polsce bardzo słabe, więc nawet wręcz mi brakuje tego śniegu, aby pojeździć sobie po śniegu takim fajnym, jak kiedyś się jeździło po takich zaspach wręcz. Yy, tak, w zimę... Nieraz jest w deszcz, no, chyba, lepiej niż w deszczu, prawda? Tak, jak jest minus 5, minus 10 i śnieg, zdecydowanie jest fajniejsza pogoda niż 0 czy plus 5 i deszcz, nie? Więc to potwierdzam, to jest na pewno większa frajda i, i czyściej i, i człowiek nie jest zachlapany, więc... Ale to jest taka ciągła jazda, 28? Czy robisz sobie w tak zwanym międzyczasie w, na tym dystansie jakieś szybsze, interwałowe odcinki? Czy, czy po prostu jedziesz? Nie, jadę oczywiście, tam podczas tej trasy mam dwa, takie trzy podjazdy typu podwiadukt jakiś, między innymi tam e, to, to jakiś taki podje, podjazd, to nie przeczę, zawsze tam postaram się podkręcić aby te tętno wprowadzić powyżej 150 uderzeń na minutę czy nawet tam 170 uderzeń więc nie jest to typowa jazda taka turystyczna takim tempem równym tylko też wprowadzam takie odcinki interwałowe, aby, aby te płuca, płuca jakby mocniej aby dotlenić, przewietrzyć, aby te tętno weszło na wyższe, wyższe partie, aby, aby przekroczyć ten próg mleczanowy, żeby ten organizm starał się ten mleczan uczyć, aby go zneutralizować z mięśni. Nie? A tutaj się pojawiają takie... Tematy, takie frazy, takie pojęcia jak pomiar mocy, jak tętno, jak próg mleczanowy, to, to brzmi bardzo profesjonalnie. Jak jedziesz, co jest twoim wyznacznikiem? Słuchasz po prostu organizmu, czy jedziesz na tętno, na, na waty? Tak. Yy, dużo osób stosuje pulsometry, czy teraz właśnie pomiar mocy wszedł do użytku bardzo często. Nie. Ja stosuję starą metodę. Ja zawsze powtarzam, jestem tej starej daty, kiedy tych... Nowinek technicznych nie było, I, i człowiek, powiedzmy, musiał słuchać organizmu, kiedy może przyspieszyć, kiedy zwolnić. Tak, słucham organizmu. Przez tyle lat nauczyłem się, wiem, co organizm potrzebuje: czy potrzebuje na przykład zwolnienia, czy potrzebuje w pewnym momencie na przykład jakiegoś odpoczynku, czy nawet za, postoju jakiegoś, umie sobie z tym radzić, z tym zmęczeniem. Roz, rozszyfrowałem ten organizm do takiego stopnia, że potrafię jechać mocno, ale nie zajeżdżając się. Co to znaczy nie zajeżdżając się? To znaczy, że jesteś w stanie, nie wiem, po krótkiej dawce snu wstać i jechać dalej? Czy, bo to wiesz... W Rozmawiając z Tobą i patrząc na twoje wyniki jeszcze przez pryzmat tego, ile trenujesz, no to w, jestem zwykłym człowiekiem, który rozmawia z nad człowiekiem, bo to jest niemożliwe, że jeżdżąc 56 km dziennie, można dokonywać takich, takich rzeczy. Czyli co to dla ciebie jest, nie zajeżdżając się? czy nie jadąc po, ponad swojej możliwości, czyli po prostu chodzi tu ogólnie o, żeby nie zakwasić organizm, bo wtedy w końcu organizm upłowni się o od ten odpoczynek i, i odetnie. Yy, ludzie zawsze to potwierdzam, a dużo osób przynajmniej na starcie, na początku za, za mocno jedzie po prostu, ja wiem, że to jest adrenalina, to jest rywalizacja. Dużo osób przed tobą jedzie, próbujesz go dogonić, ale to jest największy błąd zawodników, którzy jeżdżą na tych dwóch dystansach. Później oni się zakwaszają, później mają problemy z płynnością jazdy, muszę się zatrzymać na dłuższy okres, bo jeżeli zakwasisz organizm, jeżeli go, że ja to nazywam to zajeżdżeniem, nie? czyli jakby zajedziesz ten organizm, no to wtedy, żeby znów powrócić na tę swój jazdę, no to trzeba mu dać dłuższy czas odpoczynku, a, a nie tylko jakąś tam chwilę, więc no ja przestrzegam przed tym, aby, aby nie rozpoczynać za mocno, aby, aby jednak nawet jechać Wolniej na początku, a później dokładać sobie to te tempo, niż odwrotnie. Mhm. Niestety często jest tak, że jest odwrotnie. Nie? Dużo osób no, za mocno, za szybko jeździ od początku, a później, później ma problemy wręcz nawet z dojazdem do mety. No tak bywa. To są te, te amator... potknięcia amatorów przy pierwszych, przy pierwszych startach. Ja pamiętam, jak w bieganiu ultra zaczynałem, to faktycznie łatwo na początku się podpalić. Pościgasz się z tymi, którzy są obok Ciebie, a nie przez pryzmat długiego dystansu, o czym trzeba pamiętać. To raz. A jak wygląda odżywianie? Gdzieś kiedyś nie wiem, czy zażartowałeś, czy powiedziałeś na poważnie, że cytując klasyka, bułka i banan, czy to prawda? Yy, to prawda, bo oczywiście banany są moim głównym. Yy... Źródłem energii, ale oczywiście też biorę inne posiłki, typu takie bardziej tradycyjne, domowe, czyli właśnie bułkę z jakimś serem, z dużą ilością na przykład masła, żeby tego tego jednak trochę tej energii z tłuszczu dostarczać, nie tylko z węglowodanów. No, oczywiście batony, wszystko co jest dostępne w sklepach. Stosuję też takie zmienność, jakby smaków, bo co tu dużo ukrywać, jeżeli 30 godzin jest ciągle słodkie, słodycze, no to w co naprawdę już masz dość tych słodyczy? Sam nie raz i po prostu w pewnym momencie już no nie mogłem, po prostu mój organizm wręcz odrzucał te, te wszystkie batony, te wszystkie słodkości. Dlatego ja stosuję taki zamiennik typu jakieś krakersy, paluszki, coś słonego, co między innymi w upale też ma duże znaczenie, bo jednak sól. Podstawą uzupełnienia właśnie to jest uzupełnienie tego sodu z soli, więc krakersy, paluszki mają dużo soli, więc to polecam też, aby to jeść, aby uzupełnić ten sod No i zmiana smaku. To też ma dla mnie przynajmniej duże znaczenie, aby, aby nie jeść ciągle tego samego typu żeli. Na żelach w ogóle nie jeżdżę, bo jakoś mój organizm nie trawi tego. Nie to że się źle czuję, ale w ogóle mi nie smakują. Raczej stosuję właśnie takie posiłki typu nieraz potrafię sobie jakiś naleśnik przygotować, naleśnika przygotować z jakimś tam nadzieniem i, i zapakować to w folię spożywczą i podczas jazdy go zjeść czy bułki właśnie y, tego typu rzeczy, by starać się jeść te takie normalne posiłki, które się je na co dzień. No i oczywiście wtedy to co w sklepach jest wiadomo A na się jakiś taki konkretny smak w trakcie dłuższego wysiłku? Pytam przez mat swoich doświadczeń, że ja po kilku godzinach wysiłku, czy kilkunastu, ja mógłbym jeść cytryny jak jabłko mam ochotę na kwaśne. Może dlatego, że wcześniej się Słodnie. zasłodziłem faktycznie. Dokładnie. dokładnie. Ale masz, masz też takie... No to ja właśnie mam hmm. na tej zasadzie, że ty na przykład lubisz kwaśne, a ja właśnie muszę się zasolić. Okay. Czyli muszę coś słonego zjeść. Czyli nie? wytrawność. Tak. No, no, wytrawny, tak. no dobrze. Zresztą posiłki, które jem podczas zawodów też głównie to są wytrawne. Nie wiem nic na przykład, jak coś zjem takiego konkretnego, czy jakieś pierogi, czy coś, no to nie jem na słodko, tylko wytrawnie właśnie, aby... aby Unikać tej słodkości, bo nie jestem zwolennikiem słodkich rzeczy, mało jem słodkich rzeczy na co dzień i, i po prostu nie lubię słodkich rzeczy, więc. A narzucasz sobie jakiś taki reżim jedzeniowy, że na przykład nie wiem, co pół godziny albo co ileś kilometrów, chociaż to może ta, ta ilość kilometrów jest niewymierna, bo w zależności od terenu przemierzesz te na przykład 10 kilometrów szybciej lub wolniej ale na przykład czasowo. Nie, tak, czasowo sobie narzucać? Tak, tak, staram się jeść systematycznie, nie in, nie dużej ilości, tylko systematycznie małe posiłki dostarczać do organizmu po to, żeby nie obciążać jakoś mocno tamtego układu trawiennego, bo to jednak jest duży wysiłek. może tylko no te pierogi mnie przeraziły. Ale to nie pierogi, tak, to, ale to już jest przy długich dystansach typu powyżej 500 km. Bo hmm. do 500 kilometrów oczywiście takich rzeczy nie jem. Bo to tak jak mówisz, czas trawienia by był dług dłuższy niż czas przejazdu tego dystansu. Ja bym się turlał, nie toczył. No, ale nie, oczywiście polecam. Jak ktoś jedzi tam, nie walczy z czasem, jeździ wolniej, to zdecydowanie polecam taki chociażby posiłek ten taki domowy, aby zjeść, bo, no bo przy dużym intensywności no, to jest ciężko później to strawić i to naprawdę no, czuć, jak zalega ci w brzuchu i to cię męczy ale gdy jedziesz, powiedzmy, tym równym tempem, tak jak na przykład 2,400 czy 3,200 dystans, to polecam, nie wpływa to na jakby jakość jedzenia, a wręcz poprawia, ponieważ to jednak te posiłki takie domowe, takie typowe, są zdecydowanie lepsze niż ciepłe. inne. I ciepłe właśnie. I ciepłe. W szczególności ja ja na przykład na Wiśle 1200 czy na Wiśle Extreme, no to zawsze ten ciepły posiłek staram się jeść na wieczór i rano, po zimnej nocy. Mhm. Więc naprawdę y, takie 30 minut zatrzymanie się gdzieś w jakimś knajpie, głównie to są no, stacje benzynowe czy jakieś żabki, y, żeby to powiedzmy szybko te przygotowane jedzenie dostać, y, to y, jest y, zdecydowanie lepszym dla organizmu. Y, posiłkiem niż sto zjedzonych batonów na przykład na zimno z tych słodkich rzeczy, więc kawka do tego oczywiście jeszcze jakieś, jakaś ciepła kanapka na przykład. Ciepły posiłek na pewno nie zastąpi takiego zwykłego batona, czy jakichś tam paluszków, czy krakersów. W szczególności gdy mówimy o, o, o o godzinie, o na przykład o 30 godzinach, czy, czy ponad godzinach jazdy rowerem. No bo jeżeli do, do 20 godzin czy do 24 godzin, no to rzeczywiście można przejechać na tych szybkich żelach czy, czy tych batonach, czy jakichś tam wafelkach. Tutaj tylko trzeba odwrotnie, bo że właśnie baton nie zastąpi ciepłego posiłku, bo, bo chyba powiedziałeś trochę inaczej. Aha, ale, okay. ale, ale żeby potem e, nie, oczywiście, nikt oczywiście, nie wypunktował ta, w, w komentarzu. Dokładnie. E, no dobrze, słuchaj, przygotowaliśmy sobie rower, trochę go zmodyfikowaliśmy, mamy sakwy, mamy Lemontkę, mamy dobre. Oświetlenie, mamy też dobry ubiór. Najedliśmy się i ruszamy w trasę. Jakie z tych ultra wyścigi masz na koncie? Możesz też uzupełnić, albo poproszę ciebie, żebyś uzupełnił swoją odpowiedź też o to, które z nich najlepiej wspominasz. Jakie wiecie, chyba już można powiedzieć, że na wszystkich startowałem. no W tym roku pierwszy raz na ultra Dolina Bogu startowałem. Teraz jadę na Watachę pierwszy raz, ale nie wiem, czy jest, są zawody w Polsce, na których nie byłem. Może trochę tam w górach, a na gra w Magedonie nie byłem, bo to trochę daleko jest Torunia, ale na większości w 80% byłem na zawodach, więc ym, można powiedzieć, że. Polskę to ma objechaną w, w, no w każdą stronę. Może ten zachód jest taki, bo tam mało się dzieje. Yy, może niedoceniony, ale na zachodzie rzeczywiście tam takich ciekawych jakichś miejsc nie ma. Jednak ten wschód, czy południe, i, czy centralna Polska, czy północna jest zdecydowanie chyba taka ciekawsza. To dość przewrotnie brzmi i zaskakujące, gdzie człowiek, który przejeżdża 3200 km na rowerze, mówi, że coś jest daleko. <głos》> ja może taką dziwną zasadę mam. Oczywiście nie stosuję się do niej. Jeżeli mam dojazd na zawody dłuższy niż sam dystans, to po prostu nie jadę, bo mi się nie opłaca. Czyli dojazd na zawody musi być krótszy niż dystans zawodów. Okej. Okay. No, to masz swoje zasady. Trzeba to szanować. No. No, oczywiście. No dobrze. A które ze startów pod względem trasy, umiejscowienia, w organizacji też, wspominasz najlepiej? Wszystkie zawody mają swój urok. Naprawdę tu trudno kogokolwiek, kogokolwiek wyróżnić. No moim takim konikiem no to jest Wisła 1200. Jakoś mam sentyment do tej trasy. Ona jest ciężka, bardzo urozmaicona i, i to jest chyba zresztą z tego co widać, no pięciokrotnie tam byłem na tych zawodach, to takim chyba moim takim właśnie najlepszym powiedzmy wyrazem tego, że te zawody jakoś mi pasują. Może dlatego, że to był mój pierwszy ultramaraton, i może dlatego mam z tego powodu sentyment, ale wiele jest w Polsce w tej chwili zawodów naprawdę na, organizowanych na profesjonalnym y, y, poziomie. Y, nie chciałbym tu kogoś pominąć, dlatego nie będę wymieniał tych zawodów. Każdy y, wie, ale każdy ma możliwość wyboru. Są zawody w górach, ktoś lubi jeździć po górach, są zawody na pięknych, szybkich szutrach, gdzie nie potrzeba jakichś tam e, męczyć się po jakichś wertepach. Są zawody, gdzie jest dużo piachu, gdzie jest dużo korzeni, gdzie jest, ten teren jest trudny, bardzo trudny, e, więc w tej chwili e, jest tyle imprez tych ultramaratonowych, że każdy wybierze coś dla siebie. Są różne dystanse, krótkie, długie. Kiedyś to był jeden dystans, przeważnie ten dłuższy. Teraz są już krótsze, czyli takie powiedzmy za dnia, jeżeli ktoś nie lubi w nocy jechać. E, jest dużo naprawdę w imprez u nas, chyba, evenement to jest chyba na skalę chyba światową, że, że w weekend tych imprez w różnych miejscach w Polsce potrafią być dwa albo trzy takie dość poważne imprezy. Więc nie chciałbym, tak jak wcześniej powiedziałem, jakieś kogoś wymieniać, bo ja lubię każdy teren, lubię i pojeździć na tych łatwych szutrach, tych szybkich, ale też lubię kiedy to tempo, kiedy muszę walczyć z tą trasą, kiedy nie idzie tak łatwo, kiedy trzeba jednak, kiedy odczuwasz ten, ten teren, kiedy on jest ciężki, piaszczysty, jakiś, jakiś korzeniasty, więc też lubię takie imprezy. Nie unikam tych imprez, właśnie uważam, że czym takie trudniejsze trasy są, tym chyba bardziej zapamiętuję, bardziej zostają w głowie, bo jednak przejechanie w trudnym terenie czy w trudnych warunkach pogodowych jest chyba lepszą taką satysfakcją niż powiedzmy jazda po szutrach takich typowo asfaltowych, ale po szutrach takie takich równych szutrach, takich tak zwanych szutrach premium też jest super, no bo tam w prędkości są można powiedzieć że wręcz szosowe, bo średnie wychodzą przy 500 km w okolicach 30 na godzinę, średnia z wszystkimi postojami, więc to jest też fajna impreza, taka szybka, też mnie sprawia Friday, ale nie boję się tych, tych trudnych terenów, które też mi sprawiają jakąś tam satysfakcję. Będąc jeszcze przy różnych imprezach i chwilę skupiając się na tych krótszych dystansach, chociaż one nadal nie są krótkie, mm. osobie, która myśli o, o Ultra, myśli o wystartowaniu w dłuższym wyścigu. Powiedzmy dłuższym niż 100, może 200 kilometrów. Co byś polecił? Jeśli chodzi o zawody? Mhm. No, na pewno. Galicja Gravel to jest chyba taka fajna impreza, gdzie bardzo fajny shooter, gdzie można. Ja tam zawsze staram się ludziom mówić, jeżeli nie przejechałeś Longiem na przykład, czyli jadąc nocą, to chyba to jest taka jedna impreza, gdzie tam fajnie można przejechać nocą, bezpiecznie. No y, wiadomo, Piotka Wierzbowskiego też są fajne imprezy tu na Kaszubach, tylko że tu już impreza jest w na przykład bardziej wymagająca, bo więcej jest tych podjazdów, więcej przewyższeń, y, czy Pawła Kuflikowskiego na przykład na Great z Gravel, y, więc y, to są takie chyba te trzy takie cykle, gdzie dla początkujących jest to chyba najlepsze, najlepsze rozwiązanie, aby pojechać w tych zawodach i jakoś tam no, nie, nie przecierpieć. Wisła, dużo osób na przykład zaczyna od Wisły 1200, aczkolwiek Wisła 1200, no, jednak mimo wszystko od razu dla początkujących, no, bo tam jednak teren jest wymagający. Pomijając ten dystans, oczywiście, nie? ale na przykład taka wisełka 500 czemu. Nie? Więc no to chyba są takie trzy główne chyba imprezy w Polsce. Mówię tak jak powtórzę, nie chciałbym kogoś pominąć, i, ale te imprezy chyba od, od samego początku w ultramaratonach rowerowych w Polsce i one na tyle już ewoluowały, że one są już można powiedzieć, że dopracowane w 100% pod względem organizacyjnym trasy, ta trasa już jest wręcz dopieszczona, że tam, tam naprawdę jazda rowerem sprawia wielką radość. Jak myślisz, jak to się dzieje, dlaczego tak się dzieje, bo ja obserwując rynek sportowy, czy to jeżeli chodzi o imprezy rowerowe, czy obiegowe, czy pod względem każdej innej dyscypliny, gdzie jest dystans do pokonania, ten dystans się zadziwiająco wydłuża. U ciebie wiemy, dlaczego tak jest, bo jeździłeś sobie turystycznie, zobaczyłeś, że to jest dla ciebie i od wielu, wielu lat już tak pokonujesz trasę. Ale patrząc na to, co się dzieje teraz na rynku eventów, wydarzeń sportowych, wszyscy ciągną do tego długiego, długiego dystansu. W triatlonie również. Jak mówisz, dlaczego tak jest? To chyba to jest szukanie takich nowych wyzwań, takich ekstremalnych doznań, powiedzmy, ekstremalnych dystansów, gdzie jednak, jednak brakuje takiego przeżycia, powiedzmy, ciężkiego coś, bo i przejechanie 80 km a 1800 no, to jest duża różnica, więc chyba jednak osoby idą w kierunku takiego przeżycia coś ekstremalnego. Czymś, co można powiedzieć, można się pochwalić wśród znajomych, bo no teraz przejechanie 100 km może nie jest już jakimś wielkim wyzwaniem, tak jak kiedyś, ale jak ktoś powie, że przejechałem 500 km czy 1200, no to już można się czym pochwalić. Nie? Wiem... No właśnie, no bo to mówiąc znajomym, wiesz, przejechałem 100 km w 2,5 godziny, nie brzmi tak dobrze jak, wiesz, przejechałem 1000 km, prawda? No, no pewnie, że tak. No i dlatego coraz więcej osób próbuje swoich przekraczania tych swoich granic, i może też z ciekawości dużo osób startuje, jak mój organizm zareaguje, jak, jak on będzie się czuł podczas tych, tego pokonywania tych długich kilometrów. No i chyba też przeżycia, chęci przeżycia przygody, no bo 100 kilometrów, no to pojedziesz w jedną stronę, w drugą i wracasz do domu, a tu jednak jedziesz przez pół Polski na przykład, nie? Zostawiasz gdzieś auto, wiesz, że do tego auta, przejdziesz za 5 dni na przykład, nie? No to jest coś satysfakcjonujące, co chyba osób, te osoby właśnie to lubią i, i chcą spróbować swoich sił, przekraczania swoich granic, jakoś... Posłuchanie swojego organizmu, jak ten organizm jest w stanie to przezwyciężyć, jak pokonać. Każdy pewnie inaczej ma jakimś tam swoją swój powód, gdzie Startuje w tych ekstremalnych. Niektórzy chcą się pościgać, niektórzy chcą tylko ukończyć, niektórzy chcą pozwiedzać może dlatego, że właśnie o dystanse długie powodują to, że możesz jechać przez wiele regionów od morza po no, Kaszuby, na przykład po centralną Polskę. Te regiony są każdy inne, można porównać te rejony, można je zwiedzić, można zobaczyć jak, jak, jak Polska jak, jak polska jest piękna, jeśli chodzi o krajoznawczo, więc może to też jest jakimś takim czynnikiem, gdzie tych osób jest coraz więcej. No i miejmy nadzieję, że też kierują się tym, że można doświadczyć. Względem tego, że na przykład, jeżeli dane kilometry, daną przestrzeń przemierzalibyśmy samochodem, no to jednak nie zatrzymamy się tak łatwo, nie rozejrzymy i nie będziemy tak blisko z naturą. Prawda? No i nie wiedziemy, nie wiedziemy tam, gdzie możemy wjechać rowerem, czy w jakieś parki rower, ten krajobrazowe. No, rowerem można naprawdę wiele, wiele zakątków świata eksplorować i zobaczyć, podziwiać, więc uważam, to jest taki chyba naprawdę fajny, fajna komunikacja, fajna powiedzmy, turystyka taka, gdzie, gdzie no, rower rower chyba daje chyba najwięcej możliwości, jeśli chodzi o te sporty, e, e, takie turystyczne, e, zwiedzania, e, przeżycia jakiejś przygody, czy, 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 czy no, chociażby nawet e, jakieś e, przeżycia takich e, skrajnych. E, wydarzeń, bo, bo wiadomo, że podczas takich długich dystansów dużo osób cierpi, i, i chęć, chęć, powiedzmy, przeżycia tego, czy później radzenia sobie z tym cierpieniem, czy z tym zmęczeniem, też chyba przyciąga tych ludzi, bo. No, przejechanie 100 kilometrów, to jednak nie poczujesz tego bólu czy, czy tyłka, czy kręgosłupa, a tam jednak no, po 30 godzinach czy 50, no wszystko po prostu boli. W Więc... pewnym czasie już po... przestajesz czuć. <grym> nie, 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 nie. Nie, to, nie nie, nie jest tak... <grym> nie, to tak nie działa. Nie. To cały czas czujesz. Mówi się bardzo dużo o samotności długodystansowca. Jak oceniłbyś? Jakie cechy charakteru musi mieć dobry kolarz? który wybiera się na ultra przegodę. Ultra pod względem nie jej wielkości, a długości. No na pewno. To psychika ma bardzo duże znaczenie, szczególnie na takich długich dystansach. Dużo osób na przykład jeździ w parach, jakoś łączą się, aby próbować przezwyciężyć to nie samemu, aczkolwiek ja lubię jeździć sam i, i uważam, że taka samotna podróż też ma swoje uroki, bo jednak musisz sam przezwyciężać te swoje kryzysy. Psychiczne, fizyczne i, i to masz większą satysfakcję, jeżeli sobie sam z tym poradzisz, bo jednak nie ma co ukrywać z drugą osobą, jest łatwiej. Ale oczywiście, jeśli chodzi o te długie dystanse, no to yy, najlepiej, aby osoby niedoświadczone jechały z kimś, no bo jednak to dużo wpływa psychicznie, mentalnie. Czy nawet w razie awarii sprzętu ktoś może udzielić pomocy, jakiejś dętki czy coś, więc na pewno jest to bezpieczniejsze? Aczkolwiek no, ja wolę zdecydowanie jeździć sam, bo jednak sobie sam narzucam ten styl jazdy, to, to, to tempo. No i ta psychika jest no, tu główną, takim ma znaczenie mi to nie przeszkadza, ta samotność nawet wręcz lubię tą samotność przeżywania tak jakby tego te, tej przygody w pojedynkę ale to, to wiadomo, każdy ma inne preferencje, więc w szczególności kobiety, jak jeżdżą, no to rzadko aby kobiety, kobieta sama przejechała, aczkolwiek są te kobiety, które też jadą samotnie. I, są. Dobrze, I naprawdę bardzo je podziwiam. No, kobieta, która przejedzie 50 godzin samotnie, no to już jest naprawdę wyczyn. No, bo mężczyzna wiadomo, ma inną tą psychię się, bo i szczególności jazdy w nocy, gdzie noc, noc jest bardzo ciekawa, bo jednak te dźwięki, które wydobywają się z lasu gdzieś tam przez te zwierzęta, jednak na wyobraźnię działają. Miałeś kiedyś jakąś przygodę ze zwierzakiem? No zdecydowanie, no dużo zwierzaków wybiega, czy jakichś jeleni, czy, czy borsuki, czy, czy łosie na przykład. Mhm. No dużo było takich ekstremalnych, na przykład na na Wiśle 1200 e, potrafią na wałach e, krowy nocować jak się są na pastwiskach nocą nie ściągane więc e, za no miałem takie e, prawie że bliskie spotkanie z krową kiedy krowa po prostu na, na na tym wale sobie po prostu tam leżała i sobie tam tą trawkę skubała. A przy dużej prędkości, no, w ostatniej chwili ją zauważyłem, więc no, prawie, prawie, prawie się spotkaliśmy. Mhm. Było bliskie spotkanie, więc no, tych zwierząt jest sporo, w szczególności w nocy. One wybiegają, one, one boją się światła, wtedy dziczyłem nie wiesz, w którą stronę pobiegną. Więc trzeba na to uważać. Ale ja już jestem do tego przyzwyczajony, mi to nie robi wrażenia. Wręcz, wie, wie, wręcz po tylu latach jazdy, wiem czego mogę się spodziewać po danej, danej zwierzynie, co może zrobić. Czy kot, czy jakiś tam zając, na szczególności są te zające bardzo nieprzewidywalne, bo one mhm. potrafią biec w jedną, w drugą, nagle ci wskoczą prosto pod, pod koła. Nie? Więc w nocy trzeba uważać. No ale to jest też taki dodatkowy atut tych ultramaratonów, że tych emocji jednak się nie przeżyje yy, śpiący w łóżku w domu. Nie więc... ja będę kiedyś wracałem MTB do domu, już byłem po faktycznie kilku godzinach jazdy, była mocno jesienna aura, gdzie ta temperatura też wyciągała więcej z organizmu i po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że w niedalekiej odległości ode mnie biegnie jeleń. I to, co im najbardziej mnie zdziwiło, to on jest zdecydowanie większy niż na obrazku, że te proporcje, jakie jest obok, to on był ogromny. Ja byłem przerażony i naprawdę to była doskonała rzecz, lepsza niż jakieś kofeinowe dropsy czy, czy energetyki, cokolwiek. Zapomniałem totalnie o zmęczeniu, podkręciłem watę i jechałem dużo, dużo szybciej z. Wysokim tętnem. No dlatego właśnie te ultramartony są, e, charakteryzują się tym, że można te takie przygody przeżyć, które no, teoretycznie jadąc za dnia byśmy tego nie przeżyli, więc e, jeleni, łosie na przykład, no to już jest naprawdę duże zwierzę, też Obramne. robi wrażenie, mm -hmm. że ktoś taki cięć, gdzieś stoi na, na drodze, a łosie jest taki, że on tam nie zejdzie z drogi, bo on się człowieka jako <grym> tako nie boi, więc to trzeba jemu zejść z drogi niż odwrotnie. <grym> więc no naprawdę dużo takich miałem w sytuacji bardzo może nie ekstremalnych, ale takich dziwnych spotkań ze zwierzętami niezaplanowanych. No właśnie, no <laughs> więc ale to robi całą frajdę właśnie tych ultramartonów, że właśnie to są takie rzeczy, które się pamięta, które później po mecie można wymienić, wiele osób naprawdę przeżywa to, przyjeżdża, mówi o kurczę, coś tam, prawie, że tam kogoś tam stuknąłem, czy ktoś tam na mnie wskoczył, jakiś ptak, czy no jakieś inne, więc jest dużo wtedy o czym rozmawiać podczas mety i te, te przeżycia między sobą wymieniać. No dobrze, ale nie zawsze jest kolorowa I tu już nie mówię o tym, czy świeci słońce, czy jest ciepła noc, nie, nie mówię o pogodzie, ale po prostu myślę, że Zakładam, Tak sobie wyobrażam, że podczas każdego startu jakieś momenty kryzysowe są, prawda? Tak, na każdym starcie jest jakiś kryzys, mniejszy czy większy, ale ten kryzys tak w okolicach 200-300 kilometra przychodzi i to każdy na pewno odczuł. Ja miałem oczywiście też wiele kryzysów. W większości kryzysów łatwo przeszedłem, czyli powiedzmy ewentualnie troszkę zwolnić, trzeba tempo coś tam podjeść, coś się napić. Uspokoić te, ten, ten rytm rowerowy I, i szybko to przechodziłem. Ten kryzys, on przeważnie następuje jakby pod koniec dnia, pierwszego dnia, ale ja to mówię, ten kryzys trzeba przeżyć do, do nocy jak już noc się zaczyna, to przeważnie te kryzysy mijają, bo to wtedy organizm jakby przestawia się na taką bardzo większą taką czujność, tak, zmienia się klimat chłodniej, na przykład jest, na przykład jak gdy jest cały dzień upał, to dużo osób no jednak z upałem walcząc przez tyle godzin, no cały dzień w słońcu, no to jednak w końcu pewnie organizm mówi dość, ale właśnie ja zawsze mówię, wtedy jadę sobie, mówię sam wewnętrznym głosem, żeby dotrwać do zmierzchu, kiedy ta Słońce zajdzie, temperatura się zmieni i wtedy od razu inaczej człowiek jedzie. Często jest tak, że te kryzysy przychodzą w takich momentach w połowie trasy i człowiek mówi, a zejdę, już mi się nie chce i tak dalej, ale ja zawsze mówię, to trzeba przeżyć, bo ja wiem, to zawsze mija, mhm. zawsze mija. Nieraz trzeba zatrzymać się, coś zjeść ciepłego, na przykład na stacji, ale odpocząć, ale kryzysy zawsze mijają. Może to nie wydaje jak ktoś ma kryzys, może nie wydaje się, że to minie, ale w pewnym momencie naprawdę to mija. Organ się przestawia w ten taki tryb później już taki jeżdżący, taki długotrwały i, i wtedy jeździł i się już do mety praktycznie. Tryb cały, tak, tak. Cały czas no, cały czas <laughs> tym równym tempem i wtedy już tych kryzysów nie ma. Zawsze ten kryzys jest pierwszego dnia. Ja miałem bardzo dużo kryzysów, ale takie najtrudniejsze kryzysy, takie gdzie w sumie chciałem na zrezygnować z jazdy dalszej, co w sumie można powiedzieć, że przez te wszystkie lata jednak mi się jednak nie zdarzyło, jednak potrafiłem to przezwyciężyć, no to pamiętam na pierwszej wanodze przed ustką wiem, że tam było strasznie zimno i deszcz mnie. Trafił na deszcz, taka ulewa, i przed nocą y, temperatura spadła do 5 chyba stopni, 5 czy 8 stopni, i człowiek po tym deszczu strasznie był y, zmoczony, zmęczony po 300 kilometrach. Zmoczony był. Ten deszcz był taki chłodny, zimny, bo wano jest na początku roku, tam w czerwcu, więc ta, no ta pogoda nie jest jeszcze jakaś letnia. Te deszcze nie są letnie, wręcz takie zimowe, lodowate. Więc pamiętam, że wtedy jeszcze przed nocą złapałem gumę i musiałem wymienić dentka. Akurat wtedy jechałem na dentce bo przeważnie jeżdżę na, na mleczku. Więc. Miałem problem, żeby odkręcić nakrętkę z wentylka. Tą tak, nakrętka, tak, tak po prostu miałem tak zgrabiałe ręce, że nie mogłem tej nakrętki od zimna złapać. A miałem, miałem ciuchy, miałem i yy, yy, kurtkę przeciwdeszczową, miałem rękawiczki, i po prostu tak było zimno, tak człowiek był zmęczony, że po prostu przed nocą już powiedziałem, no nie, no nie zmienię tej dentki, no nie, nie jestem w stanie po prostu operować rękoma. I nawet już dzwoniłem po agroturystykach, bo ja ogólnie nie śpię w agroturystykach, raczej jeżdżę to longiem, i chciałem już jakiś nocleg yy, złapać, ale tam dużo dostałem odmów, jeśli chodzi o nocleg, nikt nie chciał mnie przyjąć, więc no musiałem sobie poradzić. W końcu stanąłem pod taką wiatą, przeczekałem ten deszcz, coś zjadłem, ogrzałem ręce od swojego ciała, czyli włożyłem ręce pod ciuchy. I deszcz przestał padać. Nagle się zrobiło jakoś cieplej. Wiat ucichł, zrobiło się cieplej. Rozgrzałem te ręce, pojadłem, może odpocząłem, trochę energii dostałem z tego posiłku, no i, i wtedy się rozgrzałem. Jakieś tam ćwiczenia zrobiłem szybko, jakieś pompki, żeby się rozgrzać, przysiady i zmieniłem tonetkę. Pojechałem dalej, więc to był taki mój chyba naj, jeden z największych kryzysów. To było na Wanodze chyba tam 3 albo 4 lata temu, na pierwszej Wanodze w każdym razie. A drugi taki już chyba bardziej, najbardziej poważny kryzys to był w tym roku na Polska 3200, na tej gravelowym wyścigu do Polski. Tuż po zapisaniu się? Kiedy już uzmysłowiłeś sobie, nie, że to nie, nie 3200? Nie, nie, nie. <gry> <gry> Ten kryzys to... Nie, nie, ja nigdy nie mam kryzysów. <gry> Chociaż to było naprawdę dla mnie bardzo niepokojące ten, ten dystans, ale, ale wiedziałem, że sobie z tym poradzę, ale no, miałem ten kryzys na Polska 3200, miałem tam różne przygody, ale y, wiem, że dystans, y, nocowałem w miejscowości Rowy i jechaliśmy wzdłuż całego Bałtyku i wtedy jechaliśmy do ściany wschodniej i z ściany wschodniej jechaliśmy na południe. I Wiem, że to był dystans. Zaplanowałem sobie jazdę jeden cały dzień, noc i cały dzień. I następną noc planowałem jakiś nocleg. Czyli zrobiłem 800 km z miejscowości Rowy do Supraśla. I wiem, że tam był Orlen. I tam mówię się zatrzymam, najwyżej na Orlenie, czy się kimnę, coś zjem ciepłego. I tam miałem taki plan po prostu: albo wziąć jakiś nocleg. Niestety w tamtych. W tamtym okresie y, pogoda nam nie sprzyjała, było bardzo zimno, i dojeżdżałem do tego Supraśla. Jeszcze przy okazji gdzieś tam mnie deszcz złapał. Y, też byłem mokry, i było bardzo zimno, i dojechałem do tego Supraśla. Oczywiście Oren był zamknięty. No, takie rejony. Y, taki rejon, właśnie wschodni, gdzie tam te stacje są no, często zamykane na noc. Y, Wtedy zacząłem szukać jakiegoś noclegu, oczywiście w większości odmowne były, bo to był jeszcze chyba długi weekend, pamiętam, bo to był chyba 15 sierpień, mhm. czy tam przed 15 sierpnia i nie miałem gdzie zanocować cały zmoczony, po 800 kilometrach, głodny, nie miałem nic do jedzenia, byłem tam w okolicach pierwszej w nocy, nie miałem możliwości, gdzie kupno tego jedzenia, więc całe szczęście, że w Supraszu nie ma PKP, bo pewnie bym wsiadł do tego PKP i pewnie bym wrócił do Trunia bo Może, może też noś... byłoby zamknięte. <laughs> może było zamknięte. No. Yy, więc to był chyba mój najpoważniejszy kryzys w tych pięciuletniej mojej karierze yy, yy, tych ultramaratonów grawalowych. Jak sobie z tym poradziłeś? Po pierwsze, tak jak zawsze mówię, przeczekałem ten kryzys, poczekałem na spokojnie, na chłodno, nie podjąłem decyzji pod wpływem emocji. Zatrzymałem się, podzwoniłem po agroturystykach, nikt nie chciał mnie przyjąć, ale w końcu pewna pani. Zlitowała się nade mną, bo już dosłownie błagałem, już błagałem ją na kolanach, wręcz oczywiście telefonicznie. Wystarczy kawałek podłogi gdzieś, kurczę. Bo ja ogólnie nie mam podczas zawodów, nie wożę swym ekwipunku noclegowego typu jakieś tam biwi, czy jakiś piwór, czy jakiś namiot, czy jakiś tam hamak, tylko nosowałem w turystyka, czyli nie miałem nic, gdzie, na czym mógłbym się przespać, czy w czym przespać. No i w końcu ta pani mówi z agroturystyki, no już naprawdę widząc, że jestem naprawdę w trudnej sytuacji, to pan przyjedzie. No i przyjechałem i pani nie mając miejsca u siebie, bo miała też wszystkie pokoje wynajęte, udostępniła mi pokój swojego dziecka. Dziecko no poszło chyba spać do, do rodziców. Ja tu już któryś raz. Czyli ta mówię. ściana wschodnia, która słynie z gościnności tak. się sprawdziła. Któryś raz tą historię opowiadam, ale to jest mhm. naprawdę historia, która, którą lubię opowiadać, mhm. która zapadła mi najbardziej w pamięci i to dziecko poszło chyba gdzieś na spać, nie wiem, czy do rodziców, czy gdzieś indziej i po prostu w pokoju dziecięcym yy, dostałem tą kwaterę, przyspałem się trzy godziny, wykąpałem, zjadłem coś ciepłego, gdziełem ciepłą kopię, dosłownie trzy, 4 godziny wystarczyło, wstałem rano, Ruszyłem dalej i nowy dzień był zdecydowanie lepszy, od razu lepiej. Dlatego starajmy się nie podejmować, nie rezygnować za szybko, jednak starać się przetrwać, w szczególności noc, w jakiś tam sposób, czy chociażby znaleźć jakiś nocleg, bo ja zawsze mówię: następnego dnia wyjdzie słońce. I już wtedy te wszystkie czarne chmury nad nami, które się zebrały nocą czy wieczorem, znikną, i, i następny dzień będzie lepszy od tego poprzedniego. Pewnie nas nie ogląda, ale serdecznie pozdrawiamy panią z i jej rodzinę. To jest ten człowiek, który u pani nocował. On wcale nie jest kosmitą, tylko Dziękuję ma po bardzo. prostu specyficzną pasję. Kończą się zawody, jest normalne życie, bo przecież skoro dojeżdżasz do pracy, to masz życie zawodowe, z pewnością też towarzyskie. Co te wszystkie starty, długie dystanse, ultradystanse, dystanse, ekstremalne dystanse dają Tobie na co dzień? Jak budują Twój charakter, Twoją głowę? No, na pewno to są, to są przeżycia takie ekstremalne, które powodują, że jesteś odporniejszy też w życiu takim prywatnym. Wiadomo, dzisiaj życie jest jakie jest, nie zawsze jest lekkie ale dzięki tym, tak samo jak ultramaratony, nie są zawsze lekkie, ale dzięki tym właśnie doświadczeniom wiem, że nie ma co się poddawać, wiem, że te trudniejsze chwile w końcu miną i jestem bardziej odporny psychicznie na takim strefie prywatnej, powiedzmy, nic nie jest w stanie mnie, powiedzmy, wytrącić z równowagi, nie mam jakichś takich depresji czy coś w tym rodzaju, ponieważ już te zawody ultramaratony mnie tak ukształtowały, że wiem, że w życiu człowieka są trudne i dobre te chwile, ale te trudne szybko mijają. Czyli taki problem to nie problem. No właśnie, proces, no, to, no, no to, właśnie co, na tej zasadzie mam taką filozofię życia, że e, zawsze, zawsze, coś się skończy i, i po tym, po tych ciężkich momentach przyjdą te lepsze. 3200 kilometrów. To na razie najdłuższy dystans, który pokonałeś, tak. jeżeli chodzi o zawody. Jest w ogóle coś dłuższego w Polsce? Są zawody, gravel, są zawody ale to były chyba szosowe. W tym roku też 3600, ale to były chyba ultramarton typowo szosowe, czyli hmm. po asfalcie. A jeśli chodzi o zawody gravelowe, czyli terenowe, to, to jest najdłuższy dystans w Polsce. No to tak zaryzykuję, ja wiem, że niektórzy będą chcieli mnie zlinczować, że to 3200 w gravelu będzie trudniejsze niż 3600 na szosie. Tak sobie to tylko wyobrażam. Jednak pod względem chociażby terenu. ukształtowania terenu. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście że zawody szosowe też są ciężkie, bo to jest kwestia Bardzo. też tempa, bo to, bo to kwestia, jakimi tempem jedziesz, to ma też znaczenie, ale no jeśli chodzi o, wzią, wziąć pod uwagę, no jazdę na szosie, a jazdę w terenie, no, to są dwie, dwie różne bajki, tym bardziej jak w trudnym terenie, gdzie się nie jedzie 30 na godzinę yy, luźną nogą, tylko nieraz jest 10 na godzinę i trzeba naprawdę się napracować, żeby ten kilometr przejechać, więc yy, w szczególności w trudnych warunkach pogodowych jeśli chodzi o na przykład deszcz, no to jazda w deszczu po asfalcie, no to nie sprawia jakiegoś problemu, ale jazda w błocie. No, no, tutaj bym polemizował trochę, czy, czy na zakrętach, na pastach, jeżeli są ścieżki. Ale to są kwestie bardzo... bezpieczeństwa, nie? No. ale jeśli chodzi o trudność przejazdu, A, okay. no to jazda w błocie po kałużach, nieraz po ośki, no bo jednak na asfalcie nie ma tych takich kałuż głębokich, mm -hmm. czy już nie mówię o, o jakimś podłożu lesowym, gliniastym, gdzie te błoto się zakleja, że momentami miałam taką przygodę, że te koło tak się zakleiło tą gliną, tą mokrą gliną, że po prostu nie można. Można było przekręcić tego koła, więc musiałem znaleźć gdzieś tam jakąś kałużę i wypłukać najpierw ten rower i przejść tą glinę, bo po prostu się nie dało jechać. No, nie można tego porównywać, jeśli jest chodzi to. o jazdę na asfalcie i w terenie no terenie jest zdecydowanie trudniejszym. No i te średnie, no to widać po średniach, te średnie na pewno spadają w, te, w, te, w takim przypadku, jeśli chodzi o te trudne warunki. Jeżeli są suche warunki, no chyba, że jest za duży piach, no to też jest trudne, ale jeżeli są suche i są dobre te szutry, no to różnicy już takiej dużej nie ma, ale jeśli chodzi o takie warunki ekstremalne, czyli opady deszczu, no to, no to różnica jest bardzo duża na niekorzyść albo korzyść teren, terenu, czyli tego jazdy tej gravelowej, więc, więc no na pewno średnie, średnie są zdecydowanie mniejsze niż na, na tych asfaltach. Jak wspominasz swój start, bo to jednak jest 3200 km. To jest. Jeszcze jakbyś mógł porównać to względem zwykłej, regularnej wisły 1200. No 2000 km więcej. Ja bardzo dobrze wspominam. Miałam tam dużo problemów, i technicznych, i zdrowotnych też. Ale. Przyjeżdżając na metę, wiedziałam, że za rok też się pojawię, to więc chyba nie było aż tak źle. Czyli nie masz takiego czegoś, że nigdy więcej dopiero nie, nie, na drugi nie, dzień sprawdzać? Nie, nie, nie. Tak ma, ale nie. Ja właśnie zawsze przyjeżdżam, jakoś tam uśmiechnięty, oczywiście skatowany, bo to jest oczywiste, ale. Ja to lubię po prostu i, i, i wiem, że pojawi się w przyszłym roku czy tam w kolejnych latach. A jeśli porównając do, do tych krótszych, to ten dystans oczywiście to ma duże wrażenie, ale zdecydowanie tempo jest inne. Na tych 500, na tych 600, no to tempo jest zabójcze, praktycznie bez żadnego postoju. A tu na 3200, no to jednak mi mogłeś sobie pozwolić, wręcz nawet obowiązkiem było Twoim, aby się zatrzymać, odpocząć, coś zjeść, bo nie jesteś w stanie przejechać longiem 300. Plus do tego noclegi. Ja nigdy nie spałem przecież w agroturystykach, na tych wszystkich dystansach, nawet na dystansie 1200, więc człowiek, kiedy przejedzie te 500 km 600 km, się, zje, odpocznie, wyśpi się w ciepłym, to wtedy następnego dnia rusza dalej i, i nie to, że już nie odczuwa skutków wcześniejszych kilometrów, ale zdecydowanie są te już nie są takie, te kolejne te kilometry nie są aż takie ciężkie, jak chociażby te krótkie dystanse, gdzie, gdzie tam jest tempo zabójcze od początku do końca, więc nie jest to, jeśli chodzi dla organizmu, nie jest to jakieś takie obciążenie mocno fizyczne, bardziej też psychiczne, bo to jednak ciągle trzeba na tym rowerze jechać, tyle tych kilometrów zrobić, ciągle trzeba się pakować, gdzieś spać, gdzieś nocleg załatwić, coś, po posiłek zjeść, więc obciążenie psychiczne jest duże, bo robisz przez 10 dni praktycznie to samo, w różnych warunkach, więc to to nie jest to, że 20 godzin przejedziesz, zaciśniesz zęby, kończysz, jedziesz do domu i, i zapominasz o wyścigu. Tam przez te 10 dni musisz cały czas katować, czy ponad 10 dni przeszło, bo to tam było limit, był 14 dni. Cały czas musisz katować ten, ten organizm, ciągle w tych brudnych ciuchach, czy, czy w jakiejś upale, czy w deszczu. To jest też psychiczne bardzo duże obciążenie. A jeśli chodzi o fizycznie, no to ja przynajmniej tak aż mocno nie odczułem tych zawodów, jeśli chodzi o takie zmęczenie. Oczywiście po tych zawodach pojechałem jeszcze na kolejne dwa i szczerze mówiąc miesiąc, miesiąc trwało, dopóki odzyskałem tą frajdę jazdy na rowerze. Bo oczywiście po tych zawodach do pracy też musiałem jeździć rowerem. To już nie sprawiało mi tą przyjemność, tak jak wcześniej. Nie, A co czułeś zmęczenie organizmu, gdyby tak, zmę, nie? Tak, ale to mówię, to bardziej psychiczne zmęczenie. Mm -hmm. Może fizyczne to też oczywiście, ale psychiczne, czyli że po prostu tego roweru już miałem jakby trochę dość. Nie, nie, nie chciało mi się na ten rower wsiadać. Nie? Już ta jazda mnie i nie był to taki flow, taki, taki jazda płynna, tylko takie, takie zmuszanie się do jazdy, powiedzmy. I, I miesiąc czasu to trwało, dopóki znów odzyskałem tą radość z jazdy na rowerze, więc. No, to chyba takie zawody, bo ogólnie po wiśle 1200, dochodzę do siebie tam w ciągu tam tygodnia, na przykład, nie? może nawet krócej a jednak tu potrzebowałem dłuższy okres tej takiej resetu, takiej regeneracji, tak jak mówię, no bardziej też tej psychicznej, ale już się dobrze czuję, już jest fajnie. <grym> jak wygląda to twoje dochodzenie do siebie, bo tutaj też jest, chciałbym przemycić jakąś taką informację dla tych, którzy już wystartowali, na dłuższym dystansie i obserwują swój organizm później, bo też, też jestem po kilku startach dłuższych i wiem, że w tygodniu, szczególnie jak w poniedziałek idziemy do pracy, no to jeszcze poniedziałek może jesteśmy na jakiejś takiej adrenalince po samym starcie i wszystko jest ok, ale wtorek jest dniem na przykład kryzysowym dla mnie po, po długim dystansie. No najlepiej zrobić sobie wtedy dzień odpoczynku, czy dwa dni odpoczynku. Ja takiego komfortu nie mam, bo ja do tej pracy muszę dojechać. Oczywiście mógłbym samochodem dojechać, ale nie, jeżdżę, nie, nie cierpię jeździć samochodem, więc i tak jeżdżę rowerem. Oczywiście wtedy zmieszam tempo, nie jeżdżę do pracy tak szybko i, i to chyba mi wystarczy. Nie potrzebuję jakiegoś dłuższego okresu odpoczynku. Następny weekend, wtedy dopiero odpoczywam. Nie? Więc, więc... Ale zmieniasz wtedy dietę, suplementujesz się Zwracasz uwagę na to, co jesz? Czy po prostu lecisz na takie, nie wiem, 70%, żeby aż tak nie obciążać organizmu? Znaczy, tak, dieta oczywiście jest ważna. Wtedy, wiadomo, trzeba uzupełnić wszystkie. Ja mam, ja to zawsze mówię, po tych jakich zawodach masz tak zwane sanie, że tam cię mhm. jesz w bardzo dużych ilościach, pijesz, więc na przykład nie ograniczam tego, daję organizmowi, aby, aby odzyskał tą energię, którą stracił. No i chyba to wszystko. No. Można teraz jakieś zabiegi medyczne, jakieś fizjoterapeutyczne na przykład, zastosować. Teraz Korzystasz są duże... z takich rzeczy? Nie, nie. Teraz są duże, no, są duże możliwości, ale to wpływają, że ten organizm szybciej się regeneruje. Ja nie korzystam z takich rzeczy, bo ja tak jak mówię, nie jestem jakimś profesjonalistą, nie jestem zawodnikiem, jestem amatorem, więc podchodzę do tego po amatorsku po prostu. Ale jest nie... Niesamowite, wiesz? Ja, ja żałuję, że nie mamy wykrywacza kłamstw y, dzisiaj w studio, bo jak można przejechać 3200 kilometrów, y, jeżdżąc na co dzień 58? Ja wiem gdzieś tam w historii kilkanaście, może kilkadziesiąt lat temu jeździłeś dużo na rowerze, jakoś specjalnie się nie suplementując, nie korzystając z fizjoterapeutów, jak to jest w ogóle możliwe? Dlatego z chęcią bym cię pod, pod taki wariografii i zobaczył, czy, czy faktycznie tak jest, czy może jak nikt nie patrzy, to robisz jeszcze dodatkowy trening. To przy następnym <grym> rozmowie to wypo, wyposaż za, za rok że... po, po kolejnej. Nie, myślę, o, nie odmówię, jeszcze. nie odmówię, bo wiem, że mówię prawdę. Więc oczywiście, nie. oczywiście się żartuję, ale to, to, to brzmi naprawdę amazing, że, że masz taki organizm, no bo myślę, że po prostu twój organizm ma jakieś predyspozycje do, do tak To długiego... na pewno indywidualne predyspozycje mają znaczenie, nie? więc, ale myślę, że to wcześniejsze te moje jazdy, te codzienne do pracy, ta turystyka, gdzie też przecież weekend pakowałem sakwy, jechałem, przyjeżdżałem w niedzielę na przykład o 22 do domu, a już o 6 musiałem wstać na dnia, dojechałem do, do pracy, to tamte, tamte właśnie czasy tak mnie ukształtowały, wytrenowały ten organizm, że nie potrzebuje jakiejś takiej regeneracji, typowej regeneracji, Typowo takie odpoczynku jakiegoś. W pracy zadają jeszcze pytania? W pracy zadają pytania albo się dziwią, czy już stwierdzili, że. Nie, nie, w, w pracy są przyzwyczajeni do tego, że jestem jak jestem, więc też mi na rękę idą, nieraz tam mogę na przykład później przyjechać do pracy, żeby na przykład tamtą godzinę sobie trochę dłużej pospać, więc oni już mnie znają, oczywiście podziwiają cały czas, kibicują. tak jak większość kibicują, śledzą te kropki, tak samo często są zawody na przykład w piątki, więc mhm. zamiast pracować to pewnie siedzą tam i patrzą w te kropki, i, i ogólnie, ogólnie, tak jak mówisz, no, podziwiają, aczkolwiek, jak to ktoś powiedział, nie rozumieją tego. Mm -hmm. no, ale jeżeli dają przestrzeń, to, to tak. dobrze, dobrze o nich świadczy. Teraz kończy się już sezon, bo mamy październik, zaczął się październik 2023 dla tych, którzy na przykład za kilka lat będą oglądali nasz wywiad. Czyli gdzieś tam zaczynają się przygotowania, myślenie, układanie kalendarza z myślą o sezonie 2024. Bo jest jeszcze jakiś start w tym sezonie? Tak, za tydzień jadę w Atache Ultra Race, mhm. to jest w Skarżysku Kamienna, tam jest bardzo fajna atmosfera. Pierwszy raz tam jadę. Chcę właśnie posmakować tych szutrów, które tam przygotowali, więc to będzie mój ostatni start, aczkolwiek myślałem, że po polsku Polska 3200 już zakończę sezon, ale po tej imprezie miałem jeszcze Robinsonadę, miałem jeszcze Ultra Dolina Bugu, no i teraz Watache. A odnośnie Robinsonady, no to ja Polskę 3200 skończyłem we wtorek. W domu byłem z środy na czwartek w nocy wróciłem pociągiem, w czwartek rano byłem w pracy. W piątek rano byłem w pracy, a w sobotę byłem na Robinsonadzie, nie? na 500, więc... Nie. Może dobrze, że nie chodzisz do fizjoterapeuty, bo on by się załamał. Tak, tak, bo, no, no, <śm> ale tak jak powtórzę, no naprawdę yy, czułem, czułem, miesiąc musiałem poświęcić, aby ten organizm mój doszedł do jakiegoś takiego normalnego trybu. Yy, no, i to będzie koniec sezonu, a odnośnie planów. Ja nigdy nie planuję startów z wyprzedzeniem. Wiesz, że zrobisz się wszystkie. Patrząc yy, na to, jak są. No właśnie często w tym roku wiesz, yy, zawsze powtarzam, że ten rok chciałem sobie odpuścić, bo jednak to jest mój piąty rok. Startując co dwa tygodnie po 500 kilometrów i nawet dłuższe dystanse, no to jednak już odczuwam te, te lata wcześniejsze spędzone na tych yy, rowerowych y, ultramaratonach. I tak myślałem, że ten rok sobie odpuszczę. No, wyszło jak zawsze. Nie <laughs> wiem, to mój będzie 10 czy jedenasty start w tym roku, już nawet tego nie liczę. Dużo osób mnie zaprasza, chcę, żebym był na tych zawodach. Ja im nie potrafię odmówić i przyjeżdżam, cieszę się z tego i, i, i sprawia mi to frajdę I, i, i cały czas jeżdżę, aczkolwiek, no, tak jak powtórzę, no, już organicznie się dopomina, że przydałby się taki jeden sezon, taki typowo lightowy, taki na luzie. Oczywiście nie rezygnując z roweru, nie rezygnując nawet z, z ultramaratonów rowerowych, tylko że już powiedzmy nie, nie ścigając się na takim wysokim poziomie jak dotychczas. Czyli, szanowni organizatorzy, jeżeli teraz nas oglądacie, słuchacie, to zapraszajcie Roberta na za dwa lata, na sezon 2025. Dajcie mu w przyszłym roku trochę odetchnąć. Niech y, możesz się pojawiać jako gość specjalny, na przykład. Będziesz stał obok prowadzącego konferencjera y, i będziecie razem komentować Prowadzę, no, to Wytrzymałbyś? Raczej, taki... nie, raczej nie, raczej nie, raczej Siedziałbyś nie. na rowerze z podpiętym pod i, ty, i wtedy rozmawiał. <laughs> nie, nie, właśnie nie, nie, ponieważ jazda na trenerze, że w ogóle mnie nie interesuje. Kiedyś próbowałem jeździć na trenerze, to nie jest dla mnie bajka, więc była jeszcze chyba dla mnie gorsza katorga niż powiedzmy czekanie gdzieś tam na tych zawodników. Bo niektórzy właśnie jeżdżą na trenerze, żeby ćwiczyć psychikę, prawda? No, to jest psychicznie mocno obciążone. To fakt. Ja chyba tej psychiki takiej już nie mam. Ja bardzo lubię trenarza, to jest właśnie. Trzy no godziny na trenażera to jest dla mnie. Katorga, nie? Nie, nie. nie, Bez problemu. Tak. Mhm. A no, widzisz, tu, tu się różnimy. Tak. Jak najbardziej. Ja ze nie wolę, jak mi wiatr wieje we włosy i w oczy niż. Nie. Mi też wieje No chyba, że masz wentylator no. masz wentylatorem. Można, można. Można, oczywiście, jak najbardziej. Sąsiedzi zawsze wiedzą, kiedy robię dłuższy rozjazd, bo wtedy głośno jedzie, słucham muzyki, ale, ale wszystko da się zrobić. No dobrze, wiemy, że masz dla nas jakąś niespodziankę, którą tak. zapowiadałeś, że to jest coś dla Ciebie ważnego. Tak, jest to bardzo dla mnie cenna rzecz. Wygrana w tym roku, właśnie przejazd Polska 3200, ukończenie tych zawodów. Koszulka uszyta przez organizatora z moim nazwiskiem. Bardzo mi ją żal oddać, bo to jest moje, moje jedno z największych takich trofeów, ale postanowiłem, że w przyszłym roku też pojadę tą imprezę. Spytałem się organizatora, czy w przyszłym roku też będą szyć te koszulki. Potwierdził, że tak, więc liczę na to, że w przyszłym roku też ją zdobędę, więc dostanę drugą, więc tą mogę oddać dobre ręce. Czyli przekazując nam koszulkę w formie prezentu, która na pewno będzie wyeksponowana tutaj na naszej wyjątkowej ściance, podpisujesz taki mały cyrograf z diabłem, że musisz nie tylko wystartować za rok, ale również zdobyć koszulkę. Ale ukończyć oczywiście, Właśnie. bo to jest koszulka finishera, mhm. koszulka szyta dla osób, osób, które ukończyły po prostu dy dystans, ten 2 3200. Ja ci przy okazji życzę, żebyś oprócz koszulki zdobył również tytuł no, lidera Całego tego dystansu, całego. No wyścigu. tak, w tym roku byłem drugie, drugie miejsce. zająłem, Wygrał Michał Jakubiec. No, bo tak jak mówiłem, miałem trochę problemy i sprzętowo, bo mi tam rama, yy, ta yy, rura sterowa widelcu karbonowym mi pękła. Roz, to, to jest karbonowa rura sterowa i ten karbon się rozwarstwi po prostu tak jakby pękła. I w pewnym momencie poczułem, że mam amortyzację nienaturalną w kole i zjechaliśmy z Michałem Jakubcem do serwisu rowerowego i tam rozebraliśmy to i, i zobaczyliśmy, że rzeczywiście jest pęknięta. No i trzeba było coś kombinować. Już myślałem, żeby, żeby nawet wypożyczyć, wypożyczyć rower z wypożyczalni na 10 dni, ale wypożyczalni rowerów 3000 przejechać na innym rowerze, no to trochę by było słabo, nie? Mhm. Kombinowaliśmy tam z Michałem Jakubcem, wymienialiśmy różne widelce, nic nie pasowało, a to kloczek hamulcowy, a to to, a to za krótka rura sterowa, więc już taki byłem załamany, ale w końcu ktoś mi dał jakiś numer do. Do, kolega, do kolegi Tomka, to było w Skoczowie, w okolicach Skoczowa. On tam miał serwis, profesjonalny serwis klejenia karbonu. On mhm. dla grup zawodowych naprawiał ramy karbonowe, znaczy nadal naprawia. Dla Maji Włoszowskiej naprawiał ramy. Dosłownie kilometr od tego miejsca, gdzie mi się to zdarzyło, ten, ten Tomek tam miał swój warsztat. I z soboty, na niedzielę w nocy mi ten, ten widelec karbonowy profesjonalnie naprawił. Z kleju, no bo to się klei, nie jakoś tam spałatko klei. I dzięki temu mogłem ukończyć wyścig, za co mu bardzo dziękuję. Nie wiem, czy będzie mnie słuchał, ale dziękuję Ci jeszcze raz. W każdym razie już miałem tam też taki kryzys, że już no, nie miałem możliwości jakby do pojechania do końca, ale wszyscy mówili, ale Radek miałeś pecha, ale że tam ci ta karbonowa mówi nie. Nie miałem pecha, ja to zawsze potwierdzam. Miałem wielkie szczęście, no że to mi się trafiło akurat w tym miejscu, gdzie znalazłem tą osobę, i ta osoba mi to naprawiła profesjonalnie. Ja dzięki temu mogłem dojechać. Więc ja staram się te wszystkie moje komplikacje zamienić w pozytywne rzeczy. Ja nadal to powtarzam: to nie był pech, to był naprawdę wielki fart. Nie uważasz, że właśnie pod względem tego znowu powiem mindsetu, tego ustawienia głowy, tej filozofii, którą ma się w głowie, tej psychiki, długodystansowca, to właśnie to jest ten wyróżnik, że wy patrzycie w ten sposób, że ta szklanka jest zawsze do połowy pełna, a nie pusta? Ma to ogromne znaczenie. Właśnie tak trzeba właśnie podchodzić do ultramaratonów. Podczas jazdy naprawdę są bardzo ciężkie chwile i tak jak mówisz nie trzeba to mówić, no w końcu, znów, ta, znów gumę złapałem albo coś, nie, trzeba myśleć, kurczę, trzeba wymienić tą dętkę, wy, wymienić, pojechać dalej i nie myśleć, cholera, złapałem gumę, nie, wymieniłem, naprawiłem rower i dojechałem do mety, tak trzeba sobie tłumaczyć te niby pechy, czy tam jakieś komplikacje rowerowe, sprzętowe, czy, czy fizyczne też oczywiście, nie? Zastanawiam się, czy nasi widzowie czy słuchacze złapali bakcyla. My, sobie, my nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie, przynajmniej w tym momencie. Może jeżeli kogoś, nasz gość, gość specjalny, ten cyborg, ta maszyna zainspirowała i po obejrzeniu dzisiejszego odcinka weszliście na rower, wyszliście z domu, nawet pobiegać, nawet na dłuższy spacer, cokolwiek, to super, prawda? to niekoniecznie musi być rower. No głównie po to tu przyjechałem, tak jak wcześniej powiedziałam, aby zachęcić ludzi do wyjścia z domu, wsiąść na ten rower i pojechać. Naprawdę jest to wielka frajda, jeśli chodzi o jazdę rowerową. Zapraszam wszystkich na te siodełka, na te dwa kółka. Jeźdźcie, zwiedzajcie, cieszcie się tą jazdą, a być może kiedyś gdzieś tam spotkamy się na jakichś zawodach ultramaratonowych, z czego bym się bardzo cieszył, jeżeli przynajmniej jedną czy dwie osoby bym zachęcił do przyjazdu na te zawody, czy chociażby wyjścia z domu i i wyjazdu na, na przejażdżki rowerowe. Mogą podejść, przybić piątkę i powiedzieć, widzieliśmy. Zdecydowanie tak. Ja jestem bardzo otwartym człowiekiem. Z każdym pogadam. Kto mnie się zapyta, spokojnie wytłumaczę. Podczas zawodów, co mnie właśnie to kręci. Właśnie te zawody mnie kręcą. Ta, ta atmosfera, jak się spotykamy gdzieś na trasie, czy kogoś na przykład wyprzedzam, czy, czy, yy, czy się mijamy, yy, to z każdym, że tak powiem, staram się przybić piątkę. Jakieś dwa słowa oczywiście zamieniamy. Na więcej, przepraszam, nie mam czasu, bo jednak gonią mnie ci rywale niestety i muszę pędzić dalej, ale staram się z Wami zawsze pogadać, porozmawiać, jakimiś tam wrażeniami się podzielić. Mnie to kręci, właśnie, to jest, to jest frajda tych zawodów, że taka atmosfera jest taka taka koleżeńska, gdzie nie liczy się tylko sam start, wyjazd i, i te cyferki, ten, ta rywalizacja sportowa, tylko spędzenia czasu w tej atmosferze takiej y, y, ludzi, którzy mają tą samą zajawkę, tą samą pasję. Tak, ja myślę, że, że ta społeczność ultra to jest taka trochę też samoselekcja i to właśnie masz pewność, że tam na miejscu albo na trasie spotkasz fajnych ludzi, z tą, samą, z tą samą zajawką. Ja mogę się tylko pochwalić, że przez te no, ponad półtorej godziny, jak rozmawiamy. Naprawdę? Tak, ja nie, tego nie zauważyłem. Niesamowicie. Zacząłem się zastanawiać, mam dzisiaj rozpisany trening rowerowy i patrząc na to, co się dzieje dzisiaj za oknem, byłem przekonany, że to będzie trenażer. Teraz zastanawiam się, czy nie zrobić tak, że nie ma złej pogody, a jest tylko złe ubranie. Dobrze się ubrać i zrobić te dwie godzinki w, na outdoże, W outdoorze, czyli po prostu na zewnątrz. Tym bardziej, że trzeba korzystać z pogody, która jako taka jest, bo dzisiaj tam nie jest aż źle, bo jest w miarę ciepło, a niedługo nie wiadomo jaka zima będzie, i wtedy już będziesz miał problem całkowicie wyjazdem. Więc korzystajmy z tej pogody, która mm -hmm. jest. Ja w weekend nie mam planu, planu wyjazdu na rower, odpoczywam, pięć dni do pracy, wystarczy. Dziękuję Ci bardzo, że przyjechałeś do nas. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Twoją kondycję, za Twoją formę, za Twoje zdrowie, no i za sukcesy w przyszłym roku. Dziękuję bardzo, cieszę się za zaproszenie, fajnie tu było przyjechać, fajnie było porozmawiać, lubię się dzielić swoimi emocjami, swoimi przeżyciami, mam nadzieję, że dużo osób to docenia i jakieś tam może uwagi moje wpływają na to, że będzie mu się jeszcze lepiej na tym rowerze jeździło. I może jeszcze, jeżeli mogę, yy, może się pochwalę jeszcze tą koszulką. Którą, a, no właśnie, bo mówimy właśnie, o niej, a ty mi nie dajesz. Ja już wyciężyłem yy, w tym roku. Jestem naprawdę bardzo dumny, że, że ten dystans przejechałem, że byłem na tych zawodach. To jest taka właśnie koszulka. To jest rewelacja. Z nazwiskiem, oczywiście. No i, i z granicami, aczkolwiek tu widzę hel. Brakuje Musisz hel, bardziej do, hel, do mikrofonu hel. chyba teraz mówić, A, żebyśmy... Aczkolwiek brakuje tu trochę helu, bo na helu też byliśmy, więc tej Mierzei Helskiej brakuje, widzę, na, na Zarysie Polski 3200, ale może organizator w przyszłym ja roku myślę, to że, zmieni. Patrząc na, na dystans, to też byliście na haju trochę. <laughs> po, po części tak, to, to tak mniej więcej wyglądało. Nie? Zresztą jak tu po zdjęciach widać, że wszyscy, którzy kończyli te zawody, zresztą jak wszystkie te maratony, to wyglądają tak, jakby trochę nie, nie byli tutejsi. Nie? Z niektórymi naprawdę ciężko nieraz złapać jakiś tam e, e, wspólny, e, wspólny temat. O, taka koszulka. Cieszę się, że mogę to przekazać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku tą koszulkę. Jeszcze raz wywalczam. To jest koszulka, która jest przy okazji podpisaniem cyrografu, że za rok startujesz i zdobywasz taką samą. Do zobaczenia na trasach. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.